Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło zaprosić Państwa do udziału w konferencji, zdalnej konferencji. Sytuacja epidemiczna to wymusza. Konferencji na temat Teodora Axentowicza. Tytuł to Teodor Axentowicz, Kraków i Armenia. Jako historyk sztuki ogromnie się cieszę, że jako pierwsza tego rodzaju konferencja organizowana przez Ośrodek Badań nad Kulturą Ormian Polskich został wybrany właśnie temat artystyczny. Temat wybitnego malarza z przełomu XIX i XX wieku, pierwszego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, świetnego portrecisty i wielkiego malarza pokazującego życie wspólnoty huculskiej. Nie ormiańskiej, ale huculskiej. No ale to tak się właśnie u Axentowicza złożyło. Jestem przekonany, że zaprezentowane referaty bardzo wzbogacą naszą wiedzę na temat sztuki Axentowicza i na temat jego ormiańsko-polskiego tła. Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie na rzecz tych kilku słów stanąć przy autoportrecie naszego niegdysiejszego rektora Teodora Axentowicza, który krótko, bo tylko w latach 1910-1911 był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. O tyle to jest szczególna postać, że łączył w sobie kilka ośrodków. Jak wiemy, studiował i w Paryżu, i w Monachium, a później uczył w Krakowie, więc łączył w sobie niemożliwe do sprowadzenia do wspólnego mianownika duchy miejsc, sposoby myślenia o sztuce, o malowaniu, o świecie. Czy jest coś dalszego od siebie w Europie niż Monachium i Paryż w myśleniu o kolorze, o świetle, o tym, co znaczy nowość w sztuce. I cieszę się bardzo, że ta postać będzie treścią waszych namysłów i waszych rozważań. Życzę miłego odbioru wystąpień. Teodor Axentowicz, artysta polski, ormiański, uniwersalny. Biografia twórcza najwybitniejszego malarza polskiego wywodzącego się z Ormian czeka jeszcze na swojego autora. Wiele jej wątków wciąż nie jest należycie wyjaśnionych. Najwięcej wiemy o jej krakowskim okresie. Zanim jednak Teodor Axentowicz osiadł w Krakowie, zwiedził wiele miast. Był synem Deodata Axentowicza, austriackiego radcy sądowego, którego kariera urzędnicza zaprowadziła do siedmiogrodzkiego miasta Braszów, wtedy po węgiersku Brașov, po niemiecku Kronstadt, a dziś Brașov w Rumunii. Tam Deodat ożenił się z Agnes Plutarsz. Była to pierwsza nieormianka w tym rodzie polskich Ormian. Na świat przyszło wkrótce dwoje dzieci urodzonych w Braszowie: Helena w 1858 roku oraz Teodor w 1859 roku. W kilka lat potem Axentowiczowie przeprowadzili się do Lwowa, gdzie przyszły artysta spędził wiek młody i podjął studia politechniczne. Niebawem okazało się, że nie technika jest jego powołaniem, lecz sztuka. Zasiłek finansowy od ówczesnego lwowskiego arcybiskupa ormiańskiego Izaaka Mikołaja Isakowicza umożliwił mu podjęcie studiów w Monachium. Miał tam świetnych nauczycieli, a wśród nich, poza Gabrielem von Hacklem, bliscy okazali mu być się węgierscy ziomkowie Sandor Wagner, Gyula Benczur. Do tematu ujęcia jego słynnego obrazu Chrzest Wajka z 1870 roku nawiązał Axentowicz, malując wiele lat potem chrzest ormiańskiego króla Tyrydata. W Monachium stworzył cykl obrazów, w
konwencji realistycznej przedstawiających epizody z życia wsi. Pogrzeb na Rusi, włoska kwiaciarka, gęsiarka. Ilustrował też w swojej twórczości wydarzenia z dziejów Słowian, pogrzeb wodza słowiańskiego, pochód wojowników i wiec starosłowiański. Kolejne 13 lat spędził w Paryżu, doskonaląc warsztat malarski u wybitnego portrecisty Carlusa Durana. Inspirowała go sztuka japońska, obrazy Giovanniego Boldiniego i Jamesa Abbotta Whistlera. Współpracował z kilkoma czasopismami francuskimi – Le Monde Illustré, Le Illustration, Le Figaro oraz angielskim The Graphic, co w sposób znaczący przyczyniło się do poprawy jego sytuacji finansowej. Dzięki Carolusowi Duranowi poznał popularną w Paryżu polską rodzinę Godebskich, a za jej pośrednictwem wielu francuskich malarzy, pisarzy i muzyków. Trafił na salony artystyczne, a tam zachwycił się urodą aktorki Sary Bernhardt, która stała się jego modelką do cyklu portretów. Został uhonorowany przez francuskiego ministra sztuki tytułem Officier de Académie. W 1889 roku Axentowicz pojechał odwiedzić rodzinę we Lwowie i przy okazji wstąpił na letni wypoczynek do Zakopanego. Tam poznał Izę Henrykę Giełgut ze szlacheckiej rodziny litewskiej, której przodek po klęsce powstania listopadowego wyemigrował do Anglii. Ojciec Izy, Adam Giełgut, był wysokim urzędnikiem w brytyjskim Ministerstwie Wojny. Giełgudowie zaprosili go w 1890 roku na parę miesięcy do Londynu. Wkrótce zaaranżowali zamówienia na portrety osobistości angielskiej elity. We Francji odnosił kolejne sukcesy artystyczne. Złoty medal za portret pisarki Mademoiselle de Saint-Croix, członkostwo w Société Nationale de Bon Art, złote palmy Akademii. Jednak nadal pociągał go Londyn, gdzie Adam Giełgut wyrobił mu zgodę na kopiowanie obrazów mistrzów malarstwa europejskiego, znajdujących się w miejscowych muzeach. W Anglii nawiązał też kontakt z diasporą ormiańską. W Wiedniu rozgłos przyniosło mu studium głowy Henriette Fouquier. Późniejsza nazwa tego obrazu, Das Wunder, miała pochodzić od słów cesarza Franciszka Józefa, które wypowiedział, widząc obraz po raz pierwszy. 14 lutego 1893 roku Teodor Axentowicz poślubił Izę Giełgut. Małżonkowie wyjechali w podróż poślubną do Florencji, Wenecji, Rzymu i Neapolu. W listopadzie przyszedł na świat ich pierwszy syn, Filip. Axentowicz namalował wtedy portret żony w różowej sukni, za który otrzymał pierwszą nagrodę na wystawie londyńskiej i złoty medal na wystawie w Lwowie. W tym czasie wziął też udział razem z Wojciechem Kossakiem i Janem Styką w malowaniu panoramy racławickiej. Mieszkając w Galicji, częstokroć odwiedzał okolice Kołomyi i Jamna, Huculszczyznę. Zafascynowany miejscowym folklorem, ruskich górali, robił wiele szkiców z ich życia codziennego. Z tego czasu pochodzą dwa najbardziej znane i najlepsze obrazy rodzajowe – Święto Jordanu i Kołomyjka. W drugim z nich artysta w niezwykły sposób oddał dynamikę żywiołowego tańca ludowego. Zauroczenie folklorem poświadczają kolejne kompozycje obrazujące barwność ludowych strojów, podniosłość religijnych rytuałów – Święcone, Nagromniczną, Śmingus. Sceny święcenia gromnic, pokarmu i wody cechuje mocna charakterystyka chłopskich postaci i wierne odwzorowanie realiów. Podjął też problem przemijania ludzkiego życia w przejmującym obrazie poświęconym huculskim pogrzebom. Pod sam koniec października 1895 roku Axentowicz objął stanowisko profesora rysunku w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W grudniu tego roku brał udział w pracach nad monumentalną panoramą Tatr, realizowaną pod kierunkiem Louisa Bollera i Stanisława Janowskiego. W 1897 roku Axentowiczowie zamieszkali na stałe w Krakowie. Tu z miejsca malarz zaangażował się w wiele różnorakich działań. Współzakładał Towarzystwo Artystów Polskich, wykonywał winiety dla czasopisma Życie, założył prywatną szkołę malarstwa i rysunku dla kobiet,
podjął współpracę z wiedeńskim pismem Versacrum. Z nominacji Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego wszedł także w skład Kolegium Znawców z zakresu sztuk pięknych. Uczestniczył w pracach Komitetu Restauracji Katedry Wawelskiej, a także Komitetu Nadzorczego Muzeum Narodowego. Malował dla arcyksięcia Karola Stefana Habsburga w Żywcu, a ponadto znalazł jeszcze czas na odwiedziny Londynu, gdzie wykonał kilka portretów. Najistotniejszym dokonaniem Aksentowicza w pierwszym okresie pobytu w Krakowie były uwieńczone sukcesem starania podjęte wraz z Julianem Fałatem o przekształcenie Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Akademię Sztuk Pięknych. 26 października 1900 roku został mianowany jej profesorem zwyczajnym. W 1899 roku Aksentowiczowie zakupili willę w Zakopanem przy ulicy Jagiellońskiej 16, obecnie Piaseckiego 14, którą nazwali imieniem najstarszej córki Gladys. Byli już wtedy zamożni dzięki kolejnym sukcesom malarza o charakterze nie tylko artystycznym, ale też merkantylnym. W 1901 roku ukazały się pocztówki z reprodukcjami jego obrazów, które okazały się niezwykłym sukcesem komercyjnym, także poza granicami Austro-Węgier. W dużych ilościach sprzedawano je w całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Otrzymywał kolejne nagrody, m.in. w konkursie Tygodnika Ilustrowanego za pastel pod tytułem Czytająca. Rok 1904 przyniósł artyście sukces w St. Louis w Stanach Zjednoczonych, gdzie miała miejsce wystawa jego dzieł. W 1909 roku został odznaczony przez sędziwego monarchę austriackiego Orderem Żelaznej Korony III klasy za wybitne zasługi na polu sztuki. W dowód wdzięczności wykonał cykl obrazów przedstawiających członków rodziny cesarskiej. W 1910 roku został pierwszym rektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych z wyboru. W tym czasie mieszkał przy ulicy Karmelickiej 29. Z lat 1911-1912 pochodzi kompozycja Poselstwo Polskie u Henryka Walezego, dziś zdobiąca hol Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. Wybuch Wielkiej Wojny Światowej przyniósł rodzinie Aksentowiczów bolesny cios. I to już w pierwszym roku trwania. Najstarszy syn, Filip, zginął w walkach pod Łódzkiem. Drugi syn, Jan, był jeszcze gimnazjalistą i z racji młodego wieku nie mógł być powołany do wojska, ale mimo zakazów ojca uciekł z domu i wstąpił do Legionów Polskich. Jednak on z wojny o Polskę wrócił żywy. Tragiczna śmierć syna znalazła odbicie w obrazach Matka nad grobem syna, Pogrzeb legionisty, Żałoba, Ranny legionista, Łzy Polski. Są one świadectwem bolesnego odczucia dramatu wojennego i osobistej ekspresji, symbolicznie łączącej się z nadzieją na zmartwychwstanie ojczyzny, Polski. Ostatnie krakowskie mieszkanie Aksentowicza mieściło się przy ulicy Kanoniczej 16. Nadal zbierał hołdy i dowody uznania. W 1923 roku został odznaczony przez prezydenta Polski Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pierwszej klasy. W 1929 roku medalem dziesięciolecia odrodzonej Polski, a podczas wystawy krajowej w Poznaniu wielkim złotym medalem. Ale spotkały go też przykrości. Jego macierzysta uczelnia zmusiła go do opuszczenia pracowni w Akademii Sztuk Pięknych i przejścia na emeryturę. Osłodzono mu to nominacją na profesora honorowego. 11 listopada 1936 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski. Były to już ostatnie honory. Teodor Aksentowicz zmarł 26 sierpnia 1938 roku w Krakowie, w wieku 79 lat. Został pochowany na cmentarzu rakowickim. Teodor Aksentowicz zdobył wielkie uznanie zarówno jako portrecista, jak i też twórca scen rodzajowych. Ceniony jest znakomity cykl obrazów Starość i młodość, Starzec i dziewczyna oraz Wizja i wspomnienie, w których podjął temat przemijania ujęty alegorycznie, upostaciowiony przez postacie starca i pięknej, młodej wieśniaczki. Szeroko znany jest również obraz Anachoreta. Sceny te łączy szczególne podejście do koloru, tak tu odmiennego niż w obrazach huculskich. Tu zgaszone,
wąska gama jesiennych brązów, zieleni i szarości, podkreślonych przez plamy złota, a tam feria cudownych, żywych kolorów z dominacją bieli i czerwieni. Ormiańskość Aksentowicza odezwała się w wielu świetnych obrazach, świadectwie fascynacji prastarą historią i kulturą przodków. Do najbardziej znanych należy namalowany w 1900 roku chrzest Armenii oraz dwa szkice olejne z 1912 i 1919 roku. Ormianie u króla Jana Kazimierza, poprzedzające wspaniałą kompozycję malarską z 1930 roku zatytułowaną Ormianie w Polsce, był także autorem niezrealizowanego projektu witraża dla Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Jednak największą popularność przyniosły Aksentowiczowi kobiece portrety malowane w technice pastelowej. W portretach tych umiejętnie ukazywał atrybuty kobiecości, takie jak suknie balowe, eleganckie kapelusze, kosztowną biżuterię czy karnawałowe maski, nasycając je subtelnym erotyzmem. W tym nurcie twórczości wykorzystywał wyrafinowane zestawienia różu, srebrzystych bieli, czerni i błękitów, a rysy subtelnie modelowanych twarzy poddawał idealizacji. Na marginesie zainteresowań artystycznych Teodora Aksentowicza znajdowały się martwe natury i pejzaże. Uprawiał ponadto grafikę ilustracyjną, projektował plakaty i aranżował ekspozycje. Jego twórczość wciąż czeka na pełną monografię. Mój referat będzie dotyczyć twórczości Teodora Aksentowicza, ale w dziedzinie sztuki, która właściwie jest niezauważana, jest pomijana, mianowicie w kontekście architektury ekspozycyjnej, architektury wystawowej. Otóż na przełomie XIX i XX wieku toczyła się swoista batalia pomiędzy XIX-wieczną formą architektury wystawienniczej, zapełniającej sale wystawowe, zarówno wystaw zmiennych, jak i muzealnych, obrazami od sufitu do podłogi, a pośrodku ustawiano ciężkie postumenty, na których umieszczano rzeźby. I powstał nowy trend architektury wystawienniczej, który był propozycją wnętrza salonowego, który miał oddawać każdemu poszczególnemu dziełowi sztuki jakieś właściwe miejsce. Zapowiedzi nowego stylu przestrzeni dla sztuki płynęły na ziemię polskie przede wszystkim z Wiednia, z którym artyści polscy utrzymywali znakomite kontakty, gdzie konserwatywny, duszny Raumkunst, Kunstlerhausu, konserwatywnej sali wystawowej, pozostał od roku 1898 w opozycji do nowoczesnej architektury wystaw organizowanych w budynku Wiener Secession, w budynku wiedeńskiej secesji, gdzie wystawy realizowali znakomici artyści wiedeńscy, jak Józef Olbricht, Józef Hoffmann, Otto Wagner, Koloman Moser. I to oni właśnie zaproponowali stworzenie w salach wystawowych nastrojowych, kameralnych salonów zawieszonych obrazami ze stylowymi meblami, czasem z kwiatami, draperiami, a także polichromowanymi fryzami. W polskiej sztuce zapowiedzią zmian w stylu ekspozycji była pierwsza wystawa Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka w 1897 roku, która była zorganizowana w Sukiennicach w Krakowie, gdzie po raz pierwszy jakby podporządkowano się tej nowej idei aranżacji wnętrza, to znaczy obrazy umieszczono na osobnych ekranach, niewielkiej ilości były obrazy, a pośrodku sali wystawowej umieszczono wielką kanapę, która miała być reminiscencją jakiegoś rodzaju salonu. I wystawy Towarzystwa Sztuka, które były zapoczątkowane od roku 1898, przygotowywali pod względem wystawienniczym
i Stanisław Wyspiański, i Ferdynand Ruszczyc, a także Józef Mechofer i Teodor Akszentowicz. Teodor Akszentowicz był obytym na światowy salon artystą. Przede wszystkim jako członek Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka wystawiał wielokrotnie za granicą. Był też związany, jak wielu polskich artystów, z wiedeńską secesją, która otwarta była dla artystów z całego cesarstwa i wielu innych państw europejskich, a ich spisy opublikowane zostały na łamach czasopisma Versacrum. Teodor Akszentowicz był także członkiem wiedeńskiej secesji od roku 1897, lecz już w roku 1908 wystąpił z ugrupowania na znak protestu po udziale polskich artystów, członków wiedeńskiej secesji, w wystawie konkurującej z secesją w Hagenbundzie. Teodor Akszentowicz podjął również dyskurs na temat organizacji przestrzeni wystawienniczej owego Raum Kunstu, angażując się w aranżację trzech ważnych wystaw Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka i Sztuki Polskiej w ogóle na międzynarodowych ekspozycjach. Była to wystawa w 1904 roku w St. Louis w Stanach Zjednoczonych, w 1906 roku w Londynie oraz w 1914 roku polska ekspozycja na 11. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Wyjątkowym wydarzeniem w ogóle na arenie sztuki była wystawa w St. Louis w 1904 roku, na której po raz pierwszy samodzielnie wystąpiło na forum międzynarodowym Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka. Była to prestiżowa, międzynarodowa, powszechna wystawa zorganizowana z okazji setnej rocznicy przyłączenia stanu Luizjana do Stanów Zjednoczonych. Oficjalna nazwa ekspozycji, którą zwiedziło ponad 20 milionów osób, brzmiała St. Louis Fair World. Trwała ona od kwietnia do listopada 1904 roku i uczestniczyło w niej 60 krajów oraz 43 stany Stanów Zjednoczonych, prezentujące w 1500 budynkach prace z technologii, rolnictwa, sztuki, historii, architektury, antropologii. Również i na tej wystawie niezwykle prestiżowej znalazło się miejsce dla sztuki. Został wydany oficjalny katalog wystawy Departamentu Sztuki, wystawy światowej, w którym wyodrębniona została grupa artystów polskich jako grupa Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Więc to był to wyjątkowy rzeczywiście i bardzo znaczący w historii Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka występ na forum międzynarodowym. Skąd się Towarzystwo Sztuka wzięło? Ono było zaprzyjaźnione w jakiś sposób z wiedeńską secesją, ale przed wystawą St. Louis doszło do konfliktu wewnątrz wiedeńskiej secesji na skutek odmówienia przez ministerstwo udziału pięciu artystów w tej imprezie międzynarodowej, między innymi bardzo ważnej persony dla sztuki tamtych czasów wiedeńskiej, Gustawa Klimta, co spowodowało, iż odstąpiono miejsce na wystawie w St. Louis obok Hagenbundu właśnie Towarzystwu Artystów Polskich Sztuka, a także czeskiemu Manesowi, z którym Towarzystwo Sztuka bardzo ściśle współpracowało. I one, te trzy ugrupowania, otrzymały przestrzeń wystawienniczą w Pałacu Sztuki w St. Louis. W sprawie uczestniczenia polskich artystów na wystawie w St. Louis zabiegał ówczesny prezes Towarzystwa Sztuka Teodor Akszentowicz, który otrzymał finansowe zabezpieczenie od Ministerstwa Oświaty we Wiedniu i pojechał do St. Louis na czele grupy artystów austriackich, czeskich i polskich i pozostał tam przez 3 miesiące, organizując wystawę, a następnie doglądając działu polskiego. Sukcesem polskiej ekspozycji sztuki był wówczas złoty medal przyznany Józefowi Mechoferowi,
oraz srebrny i brązowy Leonowi Wyczółkowskiemu. Natomiast Teodor Akrzętowicz został uhonorowany pamiątkowym dyplomem za przygotowanie ekspozycji. Wydaje się, że ekspozycja, którą zaproponował Teodor Akrzętowicz i którą zrealizował St. Louis, była rzeczywiście dużym wydarzeniem artystycznym w tej dziedzinie sztuki, która obejmuje architektura wystawy. Zorganizował bowiem niezwykle interesującą przestrzeń sztuki, która charakteryzowała się przede wszystkim narzuceniem nowego koloru jako tła, koloru ścian. Był to kolor żółty i ściany zamknięte zostały fryzem z motywem kasztanowców. Wejście natomiast do polskiej sali wystawowej, flankowane ciężkimi haftowanymi kotarami, zwieńczonymi supraportą z motywem pięciu sów. Atmosferę salonu uzupełniały meble i w ten sposób stworzył Akrzętowicz coś na kształt kameralnego salonu, takiego narzucającego atmosferę, nastrój kontemplacji dzieła sztuki. Jeszcze dodatkowym efektem kolorystycznym tej sali wystawowej było zamknięcie narożników sali barwnymi projektami witraży projektu Józefa Mehofera. Organizacja przestrzeni wystawienniczej autorstwa Teodora Akrzętowicza bezbłędnie wpisuje się w nowoczesny styl aranżacji wnętrza ekspozycyjnego, które lansowane było przez środowisko wiedeńskiej secesji na przełomie XIX i XX wieku. Ale szczególnie interesujący w kontekście realizacji na terenie Krakowa wydaje się wprowadzenie przez Akrzętowicza fryzu z roślinnym motywem i kotara flankująca wejście na salę wystawową. Dlatego, że kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku, aranżował wystawę w Krakowskim Pałacu Sztuki Stanisław Wyspiański i powtórzył on tam także motyw fryzu. W Pałacu Sztuki były to kwiaty, nasturcje. I także wprowadził kotarę haftowaną z motywem nasturcji. To o tyle jest ciekawe, że powszechnie się uważa, że wystawa w Pałacu Sztuki we wrześniu 1904 roku była niekwestionowanym i wielkim dziełem sztuki Stanisława Wyspiańskiego. Ale okazało się, że pierwszym, który wprowadził tego typu formę aranżacji przestrzeni wystawienniczej, był właśnie Teodor Akrzętowicz, który tego typu eksperyment przeprowadził w dalekich Stanach Zjednoczonych. Następnym ważnym bardzo akcentem w realizowaniu przestrzeni wystawienniczej przez Teodora Akrzętowicza był udział w wystawie, w królewskiej wystawie austriackiej, zorganizowanej pod auspicjami księcia Walii i rządu austriackiego, która została urządzona w pawilonach wystawowych Erlkurt w Londynie. Była to wspólna wystawa Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka i Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a także wiedeńskiej secesji, wiedeńskiego Hargenbundu, czeskiego Manesu. A zatem był to pełny pokaz sztuki Cesarstwa Austro-Węgierskiego w 1906 roku w Londynie. I również tę wystawę przygotowywał jako aranżer, jako architekt wystawy Teodor Akrzętowicz, który także pokazał tam swój obraz Święto Jordanu, które krytyka artystyczna angielska uznała za największą sensację ekspozycji. Jeśli chodzi o formę ekspozycji, jaką zaproponował Teodor Akrzętowicz w Londynie, to wprowadził również nową, ciekawą tonację ścian, mianowicie tym razem złotą, i eksponował obok obrazów i rzeźb kilimy, czyli prace artystów kręgu Towarzystwa Sztuka Stosowana, a także ozdobił wystawę bukietami kwiatów.
Pojawienie się kilimów i prac Towarzystwa Sztuka Stosowana było wielkim ukłonem Teodora Axentowicza w stronę bardzo modnego wówczas w Anglii nurtu artystycznego, który nobilitował rzemiosło artystyczne. I w uzupełnieniu też właśnie tego pokazu rzemiosła artystycznego wystawione zostały na ekspozycji wydawnictwa, tak zwane materiały. Było to wydawnictwo Polskiej Sztuki Stosowanej, które wzbudziło olbrzymie zainteresowanie angielskiej krytyki artystycznej właśnie w tym kontekście ruchu odnowy rzemiosł i teorii Williama Morrisa i Johna Ruskina. Wystawa londyńska, taka ciekawostka nasuwa mi się na temat tej wystawy, bo wystawę londyńską recenzował Wojciech Kosak, który był wieloletnim antagonistą Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Przy czym ten konflikt wynikał z tego, że Towarzystwo Sztuka, które było bardzo hermetyczne i miało swój program artystyczny, nie zaakceptowało twórczości Wojciecha Kosaka, który poczuł się szalenie dotknięty tym. Niemniej jednak, recenzując wiedeńską wystawę Towarzystwa Sztuka, określił to towarzystwo jako arystokrację sztuki polskiej. To był wielki ukłon Wojciecha Kosaka w stronę towarzystwa, które jego nie chciało absolutnie zaakceptować. Ostatnią wystawą na forum międzynarodowym Teodora Axentowicza to było przygotowanie wystawy na prestiżowej wystawie, jaką co 2 lata jest Międzynarodowe Biennale Sztuki w Wenecji. W 1914 roku odbywało się Biennale w Wenecji, 11 z kolei. I Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka, które tam wystąpiło samodzielnie, dostało do dyspozycji salę zwaną Sala Polacca. I był to ostatni pokaz Towarzystwa Sztuka przed I wojną światową, który zresztą ten wybuch wojny w jakiś sposób przyhamował możliwość pozytywnych recenzji, dlatego że nikt już wtedy nie miał głowy i ochoty do zajmowania się sztuką. Niemniej jednak zostało odnotowane, że Polacy wystąpili skromnie ilościowo, co się tłumaczy, że udział wzięła tylko sztuka, Stowarzyszenie Krakowskie, a nie sztuka rozumiana w ogóle jako twórczość polska. Sztukę polską eksponowano w jednej dużej sali, w głównym pawilonie, zwanym właśnie Sala Polacca, a nie jak to było przyjęte w pawilonie narodowym. Teodor Axentowicz skontentował się na eksponowaniu rzeźb na niskich postumentach i obrazów prezentowanych w niewielkiej ilości, które pokazał wręcz w takim estetycznym, bardzo prostym układzie. I jedynym mocniejszym akcentem sali wystawowej było zamknięcie, podobnie jak na wystawie w Stanach Zjednoczonych w St. Louis, narożników sal wielobarwnymi projektami witraży Józefa Mehofera. Biennale weneckie przerwane zostało, jak wspomniałam, wybuchem wojny światowej. Wystawa nie doczekała się żadnych recenzji. Prace artystów zostały zdeponowane w wiedeńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i sprowadzone do Krakowa dopiero w 1915 roku. I wówczas w Pałacu Sztuki zorganizowano wersję powtórzoną wystawy wiedeńskiej, a dochód przeznaczony został na cele Czerwonego Krzyża. Te 3 opisane aranżacje wystawiennicze wskazują na Teodora Axentowicza jako artystę, który znakomicie wpisał się w nowy gatunek sztuki, który nie jest dostrzegany jak dotychczas. Jakoś nie zauważa się architektów wystaw, aranżerów przestrzeni ekspozycyjnej, którzy mają swoje programy, które swój sposób aranżują przestrzenie wystawiennicze i to wydaje mi się niesłychanie ważny jakiś dział w twórczości Axentowicza, który
wprowadził coś nowego już w pierwszych latach XX wieku. Jeśli chodzi o artystów, którzy podjęli wzorem Teodora Ekswentawicza podobne aranżacje wystaw Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, to warto jest przypomnieć nazwiska Józefa Mechotwera, Józefa Czajkowskiego, Karela Frycza i Władysława Jarockiego. Oni wzorem Teodora Ekswentawicza powtarzali aranżacje wnętrz wystaw, pokazów, obrazów, rzeźb, jak i rodzaj salonów towarzyskich, salonów takich przeznaczonych do kontemplacji nastrojowej pokazów sztuki. Dziękuję. Teodor Ekswentawicz, profesorem malarstwa Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, został w październiku 1895 roku. Jego pojawienie się w uczelni związane było z reformą, którą przeprowadzał wtedy Julian Fałat. W 1900 roku Szkoła Sztuk Pięknych została podniesiona do rangi Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Aby to osiągnąć, trzeba było zatrudnić w Akademii wybitnych artystów i obok Teodora Ekswentawicza w uczelni pojawili się tacy czołowi przedstawiciele Młodej Polski jak Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Stanisław Wyspiański, Józef Mechofer, Jan Stanisławski czy Konstanty Laszczka. W 1909 roku wybuchł w Akademii wielki strajk studencki, w wyniku którego do dymisji podał się rektor Julian Fałat. Tymczasowo na urzędzie rektora zastępował go Leon Wyczółkowski, jednak były to tylko rozwiązania tymczasowe. Bardziej trwałym rozwiązaniem było przyjęcie nowego statutu uczelni w 1910 roku. Na mocy tego statutu ustalono, iż rektor wybierany będzie przez grono profesorów uczelni. Pierwszym rektorem wybranym przez grono profesorów był właśnie Teodor Ekswentawicz, sprawujący godność rektora w roku akademickim 1910-1911. Warto wspomnieć tutaj o kontrowersji, jaka się z tego powodu zrodziła. Otóż pierwszym rektorem Akademii był Julian Fałat, wybrany na to stanowisko w 1905 roku. Drugim rektorem był Leon Wyczółkowski, zastępujący go w roku akademickim 1909-1910. Trzecim rektorem był właśnie Teodor Ekswentawicz w roku akademickim 1910-1911, ale Teodor Ekswentawicz był pierwszym rektorem pochodzącym z wyboru i wielu ludzi oraz wiele źródeł z epoki wskazuje na Teodora Ekswentawicza jako na pierwszego rektora, ale my w Akademii zostajemy przy kolejności tradycyjnej, a więc rektor Teodor Ekswentawicz był według nas trzecim rektorem po Fałacie i Wyczółkowskim. Ekswentawicz jako rektor uspokoił napiętą sytuację wywołaną strajkiem studenckim, a także miał lepsze relacje z profesorami Akademii. To dzięki niemu na uczelnię wrócił Jacek Malczewski, który w 1900 roku odszedł z ASP skłócony z Julianem Fałatem. Drugi raz Teodor Ekswentawicz rektorem Akademii był w roku akademickim 1927-1928. Wtedy jednak rektor Ekswentawicz był chory, poważnie chory i przez większość jego kadencji w kierowaniu uczelnią zastępował go prorektor Adolf Szyszko-Bochusz. Pamiętać jednak należy, iż pomysłem rektora Teodora Ekswentawicza, który już w życie wprowadził prorektor Adolf Szyszko-Bochusz, było odsłonięcie trzech tablic pamiątkowych w głównym gmachu Akademii Sztuk Pięknych przy placu Jana Matejki w Krakowie. Te tablice znajdują się na półpiętrze
Między parterem a pierwszym piętrem uczelni przedstawiają one Stanisława Wyspiańskiego i Jana Stanisławskiego. Jak powiedziałem, inicjatorem ich wmurowania był Teodor Axentowicz, ale już samą uroczystość odsłonięcia przeprowadził prorektor Adolf Szyszko-Bohusz. Trzecią tablicą jest znajdująca się koło sali senackiej tablica poświęcona pamięci poległych w czasie I wojny światowej studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Teodor Axentowicz profesorem Akademii Sztuk Pięknych był prawie 40 lat. Od 1895 do 1934 roku. Kiedy to przeszedł na emeryturę. Teodor Axentowicz, wybitny artysta, znakomity malarz, wzięty portrecista, na Akademii znany był z tego, iż w swoim nauczaniu uczył studentów z wielkim zaangażowaniem nie tylko sztuki malarstwa, ale także sztuki zdobywania zamówień oraz sztuki egzekwowania honorariów. Wiele anegdot na ten temat krążyło o Teodorze Axentowiczu wówczas w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dziękuję. Ja generalnie zajmuję się młodą Polską, różnymi aspektami młodej Polski, a przede wszystkim inspiracji japońskich w twórczości artystów polskiego modernizmu. No i siłą rzeczy jedną z tych postaci jest Teodor Axentowicz, który rzeczywiście inspirował się drzeworytami i malarstwem japońskim XIX-wiecznym i z końca XVIII wieku. Ponadto zwrócono się do mnie, Galeria Sztuki Współczesnej w Sopocie poprosiła mnie o przygotowanie wystawy o Axentowiczu do Sopotu i do Rywania, do Armenii. Rzeczywiście to była bardzo interesująca przygoda, bo pokazywać Axentowicza w Armenii, ja aranżowałam tę wystawę tam, było bardzo inspirujące i ciekawe. Także stąd moja przygoda z Axentowiczem, a ponadto może ważnym elementem dla mnie przynajmniej jest, że urodziłam się w Zakopanem i mieszkam niedaleko pracowni i domu Axentowicza przy potoku Bystra. W związku z tym dla mnie ten dom, ta pracownia było czymś tak naturalnym od urodzenia, jak oddychanie. Także tym bardziej w tej chwili to jest wszystko interesujące. A ponadto wracam jeszcze do tego wątku japońskiego. Szczęśliwie stało się tak, że badając twórczość różnych artystów, czy Stanisławskiego, Boznańskiej, Fałata, z kręgu Akademii Sztuk Pięknych, powracał motyw Axentowicza. Przede wszystkim korzystałam dzięki uprzejmości pana Adama Kiniewicza, wnuka malarza, korzystałam z jego uprzejmości i dostawałam od niego bardzo wiele materiałów archiwalnych do innych artystów, fotografii, tekstów. I tym bardziej byłam wciągnięta w cały ten świat. I rzeczywiście już przy wystawie to były bardzo konkretne prace. Podobnie zresztą jak przy drugiej wystawie, którą robiłam później w Muzeum Regionalnej w Stalowej Woli. Wystawie, która się nazywała Teodor Axentowicz, Ormianin Polski w Paryżu, Krakowie, Zakopanem. Czyli wskazałam na te trzy najważniejsze miasta dla Axentowicza, gdzie kształtowała się jego twórczość, gdzie funkcjonował i tu trzeba pamiętać, przecież Axentowicz był osobą publiczną, funkcjonującą w różnych stowarzyszeniach, na Akademii Sztuk Pięknych, także szalenie to było
ważne i ciekawe. Zresztą ta wystawa w Stalowej Woli, ona się cieszyła niezwykłym zainteresowaniem, może ma dygresję. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest to jedno z najnowocześniejszych i najciekawszych muzeów w Polsce, znakomicie prowadzonych. Tam została otwarta niedawno, dosłownie niedawno, parę miesięcy temu, pierwsza w Polsce galeria malarstwa Alfonsa Karpińskiego, kolegi Aksentowicza. Także to są wszystko zazębiające się tematy i tyle. Pracowałam wspólnie z moim kolegą Bogusławem Deptułą i to no, minimum to był rok, to jakieś takie przygotowanie do tej wystawy, zgromadzenie materiałów. No, głównie chodziło o to, aby pokazać możliwie najwięcej nieznanych prac. A problem z Aksentowiczem, ze zgromadzeniem tych prac jest taki, że jak wiadomo, on malował bardzo wiele dla pieniędzy, powtarzał motywy. Niektóre obrazy są słabe, bardzo, niektóre znakomite. Bardzo trudno jest wskazać, czy coś jest oryginalnym jego dziełem, czy jest obraz fałszywy. Praktycznie rzecz biorąc, w niektórych przypadkach według mnie jest to nawet niemożliwe. I w związku z tym tutaj trzeba traktować ten materiał z wielką uważnością i wielokrotnie się nad tym zastanowić i analizować archiwalne zdjęcia jego prac, mieszkań, pracowni, co wisiało w pracowni. No, cała ta praca badawcza historyka sztuki musi być bardzo skrupulatna i bardzo dokładna, bo niełatwo to wszystko oddzielić. Natomiast bez wątpienia myślę, że powinna być kiedyś, w bliżej nieokreślonej zresztą przyszłości, taka wielka wystawa, która by zgromadziła faktycznie jego dzieła muzealne, rozproszone, te odkryte niedawno, te, które się zjawiły na aukcjach, w prywatnych kolekcjach. Myślę, że taki czas jest na to. Tą pierwszą powojenną publikacją jest oczywiście katalog wystawy przygotowanej przez Stefanię Kozakowską, razem zresztą z Adamem Kiniewiczem, bo on tam przygotował kalendarium, wybór prac, był szalenie, szalenie pomocny. I to była ta pierwsza podstawowa rzecz przygotowana już wiele lat temu, jak się okazuje. Natomiast od tego czasu dużo prac się pojawiło na rynku, dużo materiałów. Jego twórczość może być rozważana w kontekście innych artystów, bo jak mówię, minęło wiele lat i różne aspekty, choćby to, co pan opowiadał na temat portretu spod Liverpoolu, się pojawiło. Także te wątki, tropy. Natomiast trzeba też pamiętać, że ja usiłowałam swego czasu, nie wiem, kilka lat temu, jakoś po wystawie w Stalowej Woli, uważałam, że tym miejscem, gdzie powinna być prezentacja dzieła Aksentowicza i jego postaci, powinno być bez wątpienia Zakopane. A obojętnie, czy to byłoby Muzeum Tatrzańskie, ale tak naprawdę to było najwłaściwsze miejsce, ale też drugie miejsce, na przykład, nie wiem, Galeria Sztuki Władysława Zamoyskiego. W każdym razie w Zakopanem takiej ekspozycji nie było i to wielka, wielka szkoda. W pewnym momencie nawet miałam taki pomysł, aby zainspirować rozmaitych ludzi z Zakopanego, aby doprowadzić do powstania Muzeum Aksentowicza w Zakopanem, w tej właśnie galerii, w tej pracowni. To jest piękny, ciekawy budynek. Jest też ten dom. W każdym razie ta jego postać jest
Zakopanem, zupełnie nieznana, a szkoda. O ile pamiętam, jest tam jedna historyczka sztuki, która albo pisałam pracę magisterską, albo tak, chyba magisterską o Aksentowiczu, Ormianka. Natomiast tam nie ma zainteresowania jego twórczością i muszę powiedzieć, aczkolwiek mnie to nie dziwi, byliśmy bardzo serdecznie przyjęci, natomiast absolutnie nie oczekiwałabym zbyt wiele. Bo to nie jest kwestia, czy on był ormiański, czy nie. Czy malował te tematy, czy nie malował. To nie ma najmniejszego znaczenia. Istota tkwi zupełnie w czymś innym. Jeśli w danej instytucji, w danym państwie, w danym mieście nie ma konkretnie zainteresowanej osoby, to nie ma absolutnie możliwości prowadzenia badań. Proszę pamiętać, że wszystkie wielkie wystawy sztuki polskiej za granicą, wielkie i mniejsze, to przede wszystkim są rozmaite prywatne kontakty kuratorów, historyków sztuki, zaprzyjaźnione muzea. To nie odbywa się na jakimś poziomie ministerialnym. Oczywiście ta wystawa Aksentowicza to był poziom, powiedzmy, państwowy, bo przecież miał tam uczestniczyć prezydent ówczesny Bronisław Komorowski. Nie było jego, była małżonka prezydenta, ale tu trzeba pamiętać, że przecież jeśli nie ma tam zainteresowania, no to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie ma jednej osoby, która chciałaby prowadzić, zajmować się tą postacią czy tym tematem. Uważam, że malarza, artystę trzeba badać jak każdego malarza i artystę. I to, czy on jest Ormianinem, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia. Jego narodowość jest bez znaczenia w tym sensie, że przede wszystkim zajmujemy się jego twórczością, to, co namalował, jak namalował. Badamy jego rozmaite postawy. Natomiast oczywiście w kontekście jego ormiańskości interesujące jest to, czy podejmował te tematy, czy identyfikował się z tymi tematami w tym zakresie. Ja myślę, że problem z Aksentowiczem i z pokazywaniem Aksentowicza tkwi w technice, którą wybrał jako główne swoje medium, czyli pastel. Nie jest łatwo przygotować wystawę dzieł Teodora Aksentowicza, bo zasadnicza część jego twórczości to jest pastel na papierze. Czyli muzea w Polsce, te wielkie muzea w Polsce przyjęły od kilku lat, czy kilkunastu już, ale od kilku lat zasadę taką, konserwatorzy dzieł sztuki, że pasteli się nie wypożycza. Co to oznacza? Oznacza to, że nie ma z czego zrobić wystawy Aksentowicza, bo Aksentowicz w zasadniczej części to jest pastel na papierze. To nie jest olej na płótnie. Obrazy olejne na płótnie to naprawdę drobny wycinek jego twórczości. I nie można z tego drobnego wycinku jego twórczości zrobić wystawy. Jego wypowiedź artystyczna to są pastele. Nieskończona liczba, bo tak naprawdę nie wiemy, ile on zrobił, a wszelkich, nie wiem, pięknych kobiet, brzydkich kobiet, a aniołów, dzieci, postaci. Dlaczego udało się zrobić wystawę do Sopotu i dlaczego udało się zrobić wystawę do Erywania? Tylko i wyłącznie, że po pierwsze, trzon tych wystaw to były prace będące własnością
prywatnych kolekcjonerów. I to oni wypożyczyli te prace i dzięki temu się udało. Niewiele było obrazów muzealnych, stosunkowo niewiele tych pasteli. W związku z tym pytanie jest bardzo proste. Z czego to zrobić? Nie ma materiału na wystawę. Przy takiej postawie muzeów i konserwatorów dzieł sztuki. To jest niezwykle trudne. Także nawet nie bardzo wyobrażam sobie, jakby to mogło wyglądać, przy czym ja muszę powiedzieć, nie tyle nie mam siły na walkę o tę pracę, ale żeby pokazać Aksentowicza z tych najciekawszych prac, pokazać go rzeczywiście jako nie tylko twórcę mało udanych, powtarzanych motywów na gromniczną czy główek kobiecych, dość okropnych. Przecież chodzi o to, żeby pokazać to, co było najistotniejsze, wiele ważnych i pięknych obrazów. Mamy mówić o artyście malarzu, Teodorze Aksentowiczu, ale mój referat nie będzie dotyczył obrazów, grafik, rysunków, lecz Aksentowicza jako Ormianina. Chcę Państwu opowiedzieć o rodowodzie ormiańskim Teodora Aksentowicza. Jak wiemy, jego matka nie była Ormianką, pochodziła z Siedmiogrodu, była zapewne Węgierką siedmiogrodzką. I jakieś więzi z węgierskością w życiorysie Teodora Aksentowicza widzimy. Chociażby przyjaźnie, koleżeństwa z Węgrami w Monachium, z tymi, którzy tam studiowali i z tymi, którzy tam uczyli. Zasadniczo jednak ten węgierski ślad w biografii Aksentowicza nie wybrzmiał. Jak wiemy, był on mocno związany z tradycją ojcowską, z tradycją Aksentowiczów, z tradycją Ormian polskich. Podstawą mojego referatu będzie tablica genealogiczna, którą przed laty wyrysował wnuk artysty Adam Kiniewicz. To chyba był rok 1984. Zrobił to na prośbę ormiańskiego genealoga, amatora Michała Bohosiewicza. To są dwie strony formatu A4, pięknie zapisane kaligraficznym pismem, zawierające dane o bliskich i dalszych krewnych malarza, w tym wiele nieznanych badaczom biografii Aksentowicza, szczegółów naświetlających panoramiczny obraz jego kręgu rodzinnego. Do tablicy Adam Kieniewicz dołączył list, w którym pisał: tak jak obiecałem, przesyłam wywód rodowy, rodzina Jaksa Aksentowiczów herbu Gryf. Zapis ten odnotowałem z posiadanych papierów po moim dziadku, Teodorze Aksentowiczu, doprowadzając go do obecnych czasów. Adam Kieniewicz wywiódł pochodzenie swojej rodziny od przodka żyjącego w XVII wieku, a więc dotarł bardzo głęboko w dzieje Ormian polskich. Tym przodkiem był Grzegorz Jaksa Aksentowicz herbu Gryf. Cytuję zapis z tej tablicy, tak jak on został przez Adama Kieniewicza sformułowany. Ten, sądząc z przydomku i herbu szlachcic, zmiankowany miał być rzekomo w 1670 roku. Nie wiemy, co było podstawą tej danej z tablicy Adama Kieniewicza. Synem owego Grzegorza Jaksy Aksentowicza był Szymon, któremu Adam Kieniewicz przyporządkował datę 1703. To też jest dla nas sprawa niejasna, co te daty oznaczają. Czy to są daty urodzin, czy może wzmianek w źródłach mówiących o danej postaci.
Wnukiem Grzegorza Jaksa Aksentowicza był Kajetan, zmiankowany w 1739 roku. Prawnukiem Szymon Franciszek Józef, trojga imion, o którym jakaś informacja pochodzi z 1775 roku. Prawnukiem Teodor, tutaj pojawia się data 1801, jeszcze do tej daty nawiążę, żonaty z Dehaso Bogdanowiczówną. Prawnukiem Deodat, żyjący w latach 1830-1912. Tu wkraczamy już na teren faktów potwierdzalnych metrykalnie. Ów Deodat, żonaty z Agnieszką Plutarz, był ojcem malarza, a więc Teodor Aksentowicz, artysta malarz, urodzony w 1859 roku, byłby, gdyby wierzyć owej tablicy, prawnukiem szlachcica Grzegorza Jaksy Aksentowicza Herbugryw, żyjącego w wieku XVII. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że najbliższa rodzina malarza uznawała ten wywód za prawdziwy i używała formy nazwiska Jaksa Aksentowicz. Podawała też herb Gryf jako swój herb rodzinny. Czy on sam to robił? Prawdę mówiąc, nie wiem. Nie był tak podpisywany na wystawach, na których prezentowano jego obrazy, i nie podpisywał się w ten sposób na swoich dziełach, obrazach czy rysunkach. Żadne z opracowań na jego temat nie podaje zresztą genealogii sięgającej głębiej w dzieje niż do dziadka, tego, o którym wiemy, że na pewno był dziadkiem malarza, a więc Teodora seniora, bo właśnie po dziadku malarz odziedziczył swoje imię. Wszystkie jednak twierdzą, wszystkie te opracowania, to jakiś przekaz rodzinny, jak sądzę, mówią, że ów Teodor senior był ziemianinem, szlachcicem, miał po swych przodkach jakąś posiadłość ziemską pod Brodami, czyli w Galicji Wschodniej, którą sprzedał, wybierając życie miejskie. Na tablicy Adama Kieniewicza szczegółowe dane pojawiają się dopiero w pokoleniu owego dziadka artysty, czyli właśnie Teodora seniora. Był on jedynym synem w rodzinie, która poza nim jeszcze posiadała aż 5 córek. Marię po mężu Seferowiczową, Katarzynę Kajetanową Teodorowiczową, Annę Kajetanowiczową, Rypsymę Szymonowiczową i Rozalię Tymonowiczową. No, typowe imiona Ormian polskich, a nazwiska mężowskie też świadczą o tym, że w tym pokoleniu małżeństwa nadal zawierano w kręgu własnej etniczności. Dwie z tych babć czy cioć artysty dają się zlokalizować w metrykach parafii ormiańskich ze wschodniej Galicji, które można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Są to Maria w metryce Marianna, urodzona w 1782 roku i poślubiona w 1803 roku w Śniatyniu przez Antoniego Seferowicza, nieco od niej starszego. Druga to Anna Kajetanowiczowa, urodzona w 1786, żona od 1810 roku, też ślub w kościele ormiańskim w Śniatyniu, Jana Kajetanowicza. Tylko te dwie udało mi się odnaleźć, ale bez wątpienia potwierdzają one dane zawarte w tablicy genealogicznej Adama Kieniewicza odnośnie tego pokolenia i jednocześnie pozwalają umiejscowić w czasie dokładniej to pokolenie dziadka artysty.
Adam Kieniewicz podaje dosyć dużo szczegółów o potomstwie dwóch z tych sióstr dziadka artysty, Seferowiczowej i Teodorowiczowej. Imiona i nazwiska pojawiające się w tych dwóch liniach kuzynostwa artysty wskazują, że częściowo podtrzymywali oni więź rodzinną ze środowiskiem ormiańskim, ale częściowo związali się już z rodzinami nieormiańskimi. Chyba głównie z kręgu mołdawskiego i lub siedmiogrodzkiego. W jednym przypadku pada nazwa Bukareszt jako miejsce zamieszkania kuzynki artysty Leontiny Seferowiczównej. Jednak pokrewieństwa równoległe do pokolenia malarza nie są tematem mojego referatu. Wydaje się mi ciekawsze wyjaśnienie kwestii jego przodków, dalszych niż dziadek Teodor senior. Poszukiwania w tej sprawie kierują nas ku jedynej rodzinie Aksentowiczów, bo było ich w ogóle wiele, zarówno w Galicji Wschodniej, jak i na Podolu Rosyjskim. Jedynej rodziny Aksentowiczów używającej także przydomka Jaksa i herbu Gryf. Była to rodzina mieszkająca w XIX wieku w guberni podolskiej, czyli pod panowaniem rosyjskim. A jej genealogia znana nam jest dzięki wywodom rodowym, jakie zgłaszali w imperialnych księgach szlacheckich, gdy tam legitymowali swoje pochodzenie. Jest to bez wątpienia rodzina ormiańska, choć akurat te genealogie tam w Rosji prezentowane tego faktu nie podnoszą, no ale nazwisko jest tak wymowne, jego rdzeń patronimiczny jest ormiański, że nie mamy wątpliwości, iż to byli Ormianie i że to byli Ormianie związani z Kamieńcem Podolskim, jednym z większych miast guberni podolskiej. Tam to nazwisko, czy też patronimik często występuje w księgach nacji ormiańskiej. W XVIII wieku na przykład spotykamy Mikołaja Aksentowicza, który przez blisko pół wieku był marszałkiem Rady 40 mężów, takiej instytucji, takiej reprezentacji, która łączyła niższą warstwę społeczną miasta we wszystkich trzech nacjach, to znaczy i ormiańskiej, i polskiej, i ruskiej. Notowany był także w tym czasie Jan Aksentowicz, pewien młodzieniec, który na samym początku XVIII wieku pojął za żonę córkę miejscowego złotnika Melkona Seferowicza. Kolejne informacje mówią o jeszcze o Aksentowiczowej, chyba Izabeli, posiadaczki browaru przy ulicy Długiej w Kamieńcu. Ale pamiętajmy, że patronimiki w rodzinach ormiańskich się często zmieniały, więc tak właściwie co pokolenie, jeszcze gdy chodzi o wiek XVIII, więc całkowitej pewności, czy akurat ci Aksentowicze są związani z rodziną Jaksa Aksentowiczów, nie mamy. Rodowód Aksentowiczów wykazany w legitymacji szlachectwa w Rosji jako protoplastę wymienia Grzegorza, kapitana wojsk litewskich, który miałby być zmiankowany w 1691 roku, ale nie wiemy w jakim źródle. Był on właścicielem dóbr Semaki. Semaki to wieś w powiecie żytomierskim, tuż przy granicy z powiatem berdyczowskim. Czyli mielibyśmy do czynienia z pierwszym właścicielem ziemskim w tej rodzinie. O ile legitymacje mówią prawdę. Według nich ów Grzegorz, kapitan, miał syna Szymona. Obie te postacie, i Grzegorz, i Szymon, występują w tablicy Adama Kieniewicza w identycznym porządku pokoleniowym. Kim był Szymon? Prawdopodobnie to jest ten sam Szymon, który posiadał dom w Kamieńcu, czyli był raczej kondycji mieszczańskiej, nie szlacheckiej. Wraz z chyba bratem, bądź bliskim krewnym, Michałem Aksentowiczem, oskarżył on w 1740 roku pewnego żołnierza bądź oficera Bazylego Komarzyńskiego, który służył w chorągwi husarskiej, o kradzież pieniędzy, alkoholu oraz splądrowanie aksentowiczowskiej spiżarni
i sklepów. No, Aksentowicza uzyskali wtedy dosyć srogi wyrok na owym przestępcy, mianowicie został on powieszony. Dziećmi Szymona byli Anna, która została wydana bardzo dobrze za mąż, mianowicie była żoną Jana Czajkowskiego, prezydenta Kamieńca Podolskiego. A syn Szymona, Kajetan, też widać miał silną pozycję, wysoką pozycję w społeczeństwie kamienieckim, bo został w 1751 roku obdarzony przez króla Augusta II Wettina tytułem sekretarza królewskiego. To nie była żadna oficjalna, rzeczywista godność, to był po prostu tytuł honorowy. I otóż synem Kajetana był Szymon Franciszek Józef, tożsamy zapewne z uczestnikiem powstania kościuszkowskiego o tym samym imieniu i nazwisku. I to są dwa następne pokolenia, które pokrywają się dokładnie z tymi na tablicy Adama Kiniewicza. Ale tu rodzi się pewna wątpliwość. Dzięki wskazówce pani Moniki Agopsowicz natrafiłem w Ossolineum, w papierach rodziny Wartelesiewiczów, na ciekawe dokumenty dotyczące właśnie tego młodszego Szymona, Szymona Trojga Imion, Szymona Franciszka Józefa. Dokumenty te to najpierw coś w rodzaju umowy ślubnej, czyli owego ormiańskiego krorąku. Pochodzi ten dokument z 1799 roku, został spisany w Kamieńcu. Jest to umowa pomiędzy Szymonem, który jest tam nazwany kupcem i obywatelem Kamieńca, a więc nie szlachcicem, a rodzicami jego narzeczonej, Joanny. Ojciec owej Joanny to Gabriel Wartelesiewicz, również kupiec kamieniecki. Oczywiście taka umowa przedstawiała warunki majątkowe zawieranego małżeństwa. Joanna Wartelesiewiczówna, wychodząc za Szymona Aksentowicza, miała otrzymać mnóstwo różnych cennych rzeczy, a także, i tutaj warto zwrócić uwagę na wysokość, dużą sumę, bo aż 6200 złotych. No, nam się to wydaje może w dzisiejszej walucie niedużo, ale to była mała fortuna, jak na tamte czasy. O losach tego małżeństwa dowiadujemy się z kolejnego dokumentu, czy właściwie z kilku dokumentów, jakie zachowała rodzina Wartelesiewiczów. Dotyczą one rozliczeń rodzinnych po śmierci Gabriela, teścia Szymona Aksentowicza. Szymon zgłosił się po spadek, po teściu, w imieniu swoich dzieci, bo żona już nie żyła. I otóż tam przedstawia je wszystkie. Jest ich pięcioro, dwoje już jest dorosłych, córka za mężna za Makarowiczem, syn Wacław i troje młodszych, Jan, Romuald i Joanna. No właśnie, ale na tablicy Adama Kiniewicza nie ma tego potomstwa. W tym miejscu, jako dzieci Szymona, wskazany jest Teodor, dziadek artysty, i pięć jego sióstr. Jak pogodzić więc te informacje? W wypadku dokumentów Wartelesiewiczowskich mamy do czynienia z autentycznymi faktami potwierdzonymi sądownie. Są to dokumenty przedstawiane do sądu. Jedyne wytłumaczenie to jest takie, że Szymon był przed małżeństwem z Wartelesiewiczówną ożeniony jeszcze z jakąś inną panną i że z nią właśnie w latach 80. miał sześcioro dzieci. No, w tych czasach liczebność potomstwa była nieraz imponująca. Gdyby przyjąć tą hipotezę, bo to jest hipoteza, moglibyśmy pogodzić zarówno dokumenty rodziny Aksentowiczów z kolekcji Wartelesiewiczów, jak i to, o czym nas informuje Adam Kieniewicz w swojej tablicy genealogicznej. Przyjmijmy więc, że to jest, co napisał Adam Kieniewicz, że to są fakty.
i że mamy tu do czynienia z rodziną, która, z której się wywodzi malarz, oraz z jego kuzynami. Pytanie zasadnicze, kiedy to Aksentowicze podolscy otrzymali nobilitację, ten przydomek Jaksa i herb Gryf. Wiadomo z owych cytowanych już przeze mnie dokumentów, że w XVIII wieku byli jeszcze mieszczanami. No, nie takie rzeczy widziały legitymacje szlacheckie w tej części Europy. Wszystko jest możliwe. Można było awansować swoich przodków do szlachectwa pośmiertnie, a w Rosji nie było to takie trudne, bo rządziła tam łapówka. Za łapówkę można było kupić decyzję różnych sądów i uznanie też za szlachectwo. Bo faktycznie szlachectwo Aksentowiczów w Rosji nie zostało im nadane, ale potwierdzone. A więc otrzymali oni uznanie tytułów szlacheckich z czasów polskich, a odpowiednie decyzje zapadły na szczeblu guberni podolskiej. Odnoszą się te uznania do wspomnianych przed chwilą synów Szymona Aksentowicza z jego małżeństwa z Joanną Warteresiewiczówną. Zapewne pieniądze po matce dużo tutaj pomogły. Pierwszy z tych synów, było ich trzech, Wacław, otrzymał uznanie szlachectwa już w 1819 roku na mocy dekretu samego cesarza Aleksandra I i na wniosek rosyjskiej Rady Państwa. Wpisano go do ksiąg szlachty guberni podolskiej w jej części pierwszej. Dwaj młodsi synowie, Jan Nepomucen i Romuald, zostali wpisani do tej samej księgi znacznie później, bo w 1837 roku. Przypomnę, to są hipotetyczni, nadal przyrodni bracia dziadka artysty. Może parę zdań o losach kuzynów malarza z tej linii właśnie podolskiej, losach, które były związane z dziejami Rosji i z dziejami Polaków mieszkających pod zaborem rosyjskim. Gdy chodzi o Wacława, czyli tego najstarszego przyrodniego brata, dziadka artysty, miał on dwóch synów, Onufrego i Ludwika. I obaj też zostali wpisani do ksiąg szlacheckich, zadbali o to. Stało się to jeszcze w 1855 roku. Nie wiemy, co się stało z Onufrym, ale Ludwik nagle znajduje się w Galicji, we Lwowie. Dlaczego? Tu danych wyraźnych brak, ale można się domyślać, że był zaangażowany w antyrosyjskie powstanie styczniowe i musiał Rosję opuścić w obawie przed represjami. Nie chwalono się nawet po opuszczeniu Rosji taką przeszłością, bo i w Austrii to nie było dobrze widziane. I otóż Ludwik, gdy zamieszkał we Lwowie, po jakimś czasie, jest rok 1909, wystąpił do Wydziału Krajowego Galicyjskiego o potwierdzenie szlachectwa tu, właśnie w Austrii. Zachowały się dokumenty związane z tymi staraniami w zbiorach przechowywanych obecnie w Centralnym Historycznym Archiwum Państwowym Ukrainy we Lwowie. I to jest chyba ten moment, kiedy następuje przebudzenie się pamięci genealogicznej galicyjskich Aksentowiczów, czyli już samego artysty malarza. To od tego momentu zaczyna się w tytulaturze jego rodziny pojawiać ten sam przydomek i ten sam herb, z którym zarejestrował się w Galicji jakiś jego dalszy kuzyn Ludwik. Właściwie to nie był dalszy, to był bardzo bliski kuzyn, brat stryjeczny ojca. Był jeszcze drugi krewny, już przeze mnie wspomniany, ten młodszy syn Szymona Aksentowicza i
Joanny Warteresiewiczównej, Jan Nepomucen. Dwaj jego synowie, Mikołaj i Piotr, na początku wieku XX także wpisali się do ksiąg szlacheckich, ale wydaje się, że miał on trzech synów. On sam był radcą tytularnym, a fakt, że ten trzeci syn, Jan, syn Jana, nie pojawia się w księgach szlacheckich, jest łatwy do wytłumaczenia. Otóż to już są czasy, kiedy Polacy i Ormianie polscy w Rosji integrują się ze społeczeństwem rosyjskim, zajmują różne stanowiska urzędnicze, oficerskie, no, trzeba było utrzymać rodziny, ale jednocześnie są wobec tej Rosji opozycyjni. W wypadku wspomnianego już Ludwika Aksentowicza to się przejawiło w udziale w powstaniu antyrosyjskim prawdopodobnie, a w wypadku synów Jana Aksentowicza, Jana Nepomucena Aksentowicza, to się przejawiło w zaangażowaniu się w ruch rewolucyjny, czyli w działania podejmowane przez organizację pod nazwą Narodna Wola, mające na celu obalenie cara. To są już lata 80. Obaj bracia, Piotr i Jan, służyli wtedy już w wojsku rosyjskim, byli podoficerami, przy czym Jan był w oddziale saperskim, ponieważ skończył wcześniej szkołę inżynieryjną w Mikołajowie. No ale Rosja miała swoich agentów, miała policję sprawnie działającą. Obaj bracia razem ze swoimi kolegami, młodymi rewolucjonistami kijowskimi, zostali aresztowani i po śledztwie jeden z nich, Jan, skazany został na katorgę, a następnie przesiedlony jako podoficer do Środkowej Azji, do Nowego Margellanu, to miasto, które miało też drugą nazwę Fergana. Gdy chodzi o jego brata Piotra, on też chyba jakoś łatwiej się wytłumaczył, bo zachował swoje stanowisko czy też funkcję oficerską. Widzimy go potem jako już pensjonowanego podporucznika, gdy osiada w mieście Jefremow w gubernii tulskiej. Ale ciekawsze są losy Jana Aksentowicza, który wypada stryjem Teodora, jeżeli wierzyć oczywiście owym koligacjom wykazanym w tablicy Adama Kiniewicza. Mianowicie, gdy Jan Aksentowicz dostał się do Azji Środkowej, do Nowego Margellanu i tam zamieszkał, niedługo trwało, a znów zaangażował się w spisek w wojsku rosyjskim. Tym razem działał w szeregach armii socjalistów, rewolucjonistów, eserów. Bardzo aktywnie występował w czasie rewolucji 1905-1907 roku. Był działaczem lewego skrzydła tej partii, a więc takim radykalnym. Był też wtedy aresztowany, ale w następnych latach, pewnie po jakichś amnestiach, widzimy go na stanowisku architekta miejskiego w Nowym Margellanie, przemianowanym wtedy na jeszcze inną nazwę, mianowicie Skobielew. Jakie były losy dalsze Jana Aksentowicza, nie wiemy. Natomiast na scenie wydarzeń historycznych pojawia się małżonka, Anna Aleksiejewna Aksentowicz, znacznie młodsza, o 20 lat, poślubiona tam, wychowana w Ferganie, znająca świetnie język uzbecki, znacznie bardziej radykalniejsza od Jana Aksentowicza. Komunistka i agitatorka feministyczna w sowieckiej Azji Środkowej. Jej zaangażowanie komunistyczne zaczęło się w dobie rewolucji październikowej. Potem tworzyła ruch feministyczny w krajach Rosji sowieckiej, w których dominowała religia muzułmańska. Robiła przedziwne rzeczy, żeby zrewolucjonizować kobiety islamskie w tej części rodzącego się Imperium Sowieckiego. Ta stryjenka, czy też stryjna artysty malarza zasłynęła z organizowania takich wielkich manifestacji kobiecych, w Taszkencie chyba bodajże była taka największa, w trakcie których kobiety muzułmańskie zrzucały z siebie szaty
religijne, zasłony z twarzy i z głowy, no ale potem wracały do swoich rodzin, gdzie przyjmowano je jako zdrajczynie, jako grzeszne kobiety, jako splugawione kobiety i wielokrotnie popełniano na nich mordy, bo już nie można było je według przepisów prawa muzułmańskiego zaakceptować jako członkinie rodziny. Anna Aksentowicz, już jako wdowa w służbie Imperium Sowieckiego, trafiła pod opiekę ciekawego bolszewika, starego komunisty, Izaaka Zełenskiego. To prawdopodobnie przodek obecnego prezydenta Ukrainy. On był wydelegowany przez władze centralne do szczególnego obowiązku, mianowicie konfiskował ziarno, konfiskował zboże chłopom w prowincjach południowych Imperium Sowieckiego. Wiemy, co potem nastąpiło, co było skutkiem owej konfiskaty, wielka fala głodu. Za te zasługi w interesach sowieckich został awansowany do Moskwy i tam też zabrał swoją podopieczną, czyli ową Annę Aksentowicz. Ale tam oczywiście było znacznie trudniej funkcjonować, bo Stalin już wtedy rozkręcał aparat swoich represji wobec także i komunistów. Najpierw Zełenski trafił do łagru, a potem także pani Aksentowiczowa. Wyszła z łagrów niezwykle wzbogacona. Z tego powodu, że tam zajmowała się przeprowadzaniem płatnych aborcji. Jak widać, przemysł aborcyjny potrafi funkcjonować wszędzie i wszędzie przynosi dochody, nawet w sowieckich łagrach. W małżeństwie z Aksentowiczem Anna miała tylko jedną córkę, Antoninę, która jakoś młodo zmarła jeszcze w latach 20., ale pozostała po niej nieślubna córka o imieniu Ała i nazwisku Aksentowicz. Babcia opiekowała się z nią, a potem wydała za mąż za Andrija von Bremsena. To był Rosjanin z rodziny szlacheckiej o korzeniach szwedzko-niemieckich. A wnuczką owego małżeństwa, czyli Ały Aksentowicz i Andrija von Bremsena, jest żyjąca dzisiaj w Stanach Zjednoczonych rosyjsko-amerykańska pisarka Ania von Bremsen, która opisała historię tej generacji, tych generacji Aksentowiczów, tych pań Aksentowiczów, Aksentowiczowych, o których teraz mówię. Ale prawdopodobnie Teodor Aksentowicz nie miał pojęcia o losach swoich kuzynów podolskich, o ich potomkach. Był przywiązany tylko do tego, co stanowiło przeszłość linii podolskiej Aksentowiczów, do ich ormiańskości, polskości, katolicyzmu, ziemiaństwa, szlacheckości. To z nimi się identyfikował, choć nie wiemy, czy na pewno był ich krewnym. Jeżeli nie był ich krewnym, to oczywiście wywodził się z którejś z rodzin Aksentowiczów żyjących w Galicji Wschodniej, a było ich dużo. Jedna taka rodzina dosyć rozrośnięta mieszkała w Stanisławowie. Gdyby to z tych stanisławowskich Aksentowiczów pochodzili przodkowie Teodora, to być może byliby bliscy przodkom innego wybitnego malarza ormiańskiego pochodzenia, czyli Iwana Ajwazowskiego, Jana Chowanesa Ajwazowskiego, którego ojciec Kajetan Hajwazowicz urodził się w Stanisławowie i stamtąd wyjechał do Besarabii, a następnie na Krym rosyjski. Ale tych rodzin aksentowiczowskich było jeszcze w Galicji znacznie więcej. Prawdę mówiąc, chyba nie było takiego miasteczka, w której by ta rodzina nie funkcjonowała, bo znajdujemy ich w Kutach,
oczywiście w Stanisławowie, w Rochatyniu, w Chorodence, a mieszkali też na Bukowinie, w Berchomecie, Telesowcach, w Nowych Mamejsztiach, w Łużanach, w Holichrodzie. Byli urzędnikami, jeden był właścicielem oberży, inni pracowali w zawodach inteligenckich, niektórzy mieli małe posiadłości ziemskie, było też dwóch księży ormiańsko-katolickich, Jakub i Julian Aksentowiczowie, pracujący we Lwowie przy katedrze ormiańskiej. Z nimi jednak Teodor Aksentowicz więzi jakiejś szczególnej nie posiadał. Wolał tą tradycję podolską, z nią się identyfikował. To ona była tym pamiętanym, wyobrażonym, chcianym rodowodem malarza. Ale czy na pewno? No to już jest inna historia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj przygotowałem referat zatytułowany Ormiańskie motywy w twórczości Teodora Aksentowicza. Temat mojego wystąpienia, mam nadzieję, będzie równocześnie stanowić głos w dyskusji na temat ormiańskości samego malarza. Nie będzie nadużyciem z pewnością stwierdzenie, że Aksentowicz jako malarz ormiański w samej Armenii jest praktycznie nieznany. Przygotowując się do tego referatu, skontaktowałem się z pracownikami Instytutu Historii Sztuki Armeńskiej Akademii Nauk, licząc, że uda mi się nawiązać współpracę z naukowcami, osobami, które badali wcześniej już twórczość tego artysty. Właśnie chociażby pod kątem tematyki ormiańskiej. Okazało się jednak, że temat jest dość nowy. Na chwilę obecną żaden z pracowników Akademii Nauk nie był w stanie zabrać głosu czy pomóc mi w przygotowaniu tego wystąpienia. Zadałem sobie pytanie, czy może nie dość ormiański dla samych Ormian jest Aksentowicz i jego twórczość. Wydaje się jednak, że nie. I w tym krótkim wystąpieniu chciałbym udowodnić, że Teodor Aksentowicz ma pełne prawo, oprócz tego, jak jest uważany za malarza polskiego, tak ma również pełne prawo do tego, by być uznawanym za malarza ormiańskiego. Zanim przejdę do omawiania poszczególnych dzieł Teodora Aksentowicza, chciałbym opowiedzieć pewną anegdotę, która dotyczy malarstwa ormiańskiego w ogóle i postrzegania twórców ormiańskich jako takich uznawanych za ormiańskich bądź nie. Kiedy w 2017 roku otwierano filię Muzeum Louvre, francuskiego Muzeum Louvre w Abu Dhabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dyrekcja muzeum pochwaliła się na swojej stronie internetowej, iż jeden z obiektów, że kolekcja muzeum została wzbogacona o obraz ukraińskiego malarza Iwana Ajwazowskiego. Jak Państwo się domyślacie, w samym Erywaniu zawrzało, wszak Ajwazowski dla Ormian to nie Ukrainiec, a czystej krwi Ormianin. Zostawmy jednak na chwilę Ajwazowskiego na boku naszych rozważań, który jednak z całą pewnością Ukraińcem nie był, a co ciekawe, coraz więcej wskazuje, że rodzina Ajwazowskiego wywodziła się od polskich Ormian. A skupmy się na samym aspekcie, czym jest sztuka ormiańska, jak rozpatrywać malarstwo w tym kontekście Aksentowicza, w kontekście samej osoby, twórcy, jak i podjętej tematyki. Z pewnością bardzo porządkujący nasze dalsze rozważania będzie tekst, który ukazał się na łamach czasopisma poświęconego dziejom Ormian polskich Lecha Hajer. Jest to w numerze drugim znalazł się artykuł pani Joanny Wolańskiej zatytułowany Sztuka Morelowa
O katalogu wystawy Ars Armeniaka, sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich w Muzeum Zamojskim w Zamościu. W tymże artykule czytamy w kontekście definicji sztuki ormiańskiej, czy też pytań, które zadaje sobie autorka. Czy pod terminem sztuka ormiańska kryją się dzieła tworzone przez Ormian lub w Armenii, dzieła stworzone dla Ormian, a może przedstawiające Ormian, na przykład portrety, czy może jedynie wykorzystujące motywy ormiańskie, bez względu na narodowość twórcy. W związku z powyższym zestawienie pani Joanny Wolańskiej chciałbym się skupić teraz na obrazach, które Aksentowicz jako Ormianin malował dla Ormian i na których uwiecznił Ormian. O pochodzeniu Teodora Aksentowicza wiemy dość sporo, a z pewnością jeszcze więcej światła na jego rodowód rzuci referat profesora Andrzeja Zięby. Niemniej zaznaczmy, że urodzony w Braszowie, na terenie dzisiejszej Rumunii, ochrzczony Aksentowicz został w kościele rzymskokatolickim i wychował się w rodzinie spolonizowanej. Niemniej jednak swoich ormiańskich korzeni nigdy się nie wyparł, a raczej możemy śmiało powiedzieć, że się nimi chwalił. Wojciech Kossak, z którym dzielił mieszkanie w Paryżu, opisał go w ten oto sposób. Piękny w swoim ormiańsko-asyryjskim typie, wytworny i dowcipny. Wygląda na to, że dla otoczenia Aksentowicza było dość jasne, że jest on polskim Ormianinem, czy Ormianinem w ogóle. Tak jak wspomniałem, nie będę jednak zajmował się pochodzeniem Aksentowicza. Chciałbym skupić się na kilku jego dziełach i na tematyce tam uchwyconej. Pozwoli nam to, mam nadzieję, ostatecznie przekonać część z Państwa, iż z całą pewnością jego twórczość, a także i samego Aksentowicza, można śmiało uznać za malarza ormiańskiego. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na portrety duchownych arcybiskupa Isakowicza, katolikosa Mekrticza Chrymiana, na obraz Chrzest Armenii oraz na kilka obrazów, które niestety zaginęły, nie zostały odnalezione, nie zachowały się do naszych czasów. Jako pierwsze dzieło, które chciałbym Państwu przedstawić, to kompozycja Chrzest Pierwszych Ormian lub też Chrzest Ormian. Najprawdopodobniej dzieło nie zachowało się do naszych czasów lub znajduje się w rękach prywatnych. Możliwe również, że autor nie skończył tego dzieła albo wykorzystał płótno do namalowania innej kompozycji. Wiemy jednak, że obraz powstał albo był na etapie, jednym z ostatnich etapów, gdyż Wojciech Kossak we wspomnieniach, pisząc o swoim pobycie w Paryżu i o wizycie u Aksentowicza, odnotował. Pamiętam w jego pracowni olbrzymie płótno, chrzest pierwszych chrześcijan, wśród świętych dębów spędzone na pół dzikie, nic nie rozumiejące o co chodzi, zgrzebne masy. Dziewki chichoczą, chłopi się gapią na dziwne infuły, pastorały, krzyże i kosztowne złotogłowia ornatów. Kropidła biskupie chrzczą Eumas całymi stadami Marii i Janów. Niestety nic nie wiemy o dalszym losie tego dzieła. Wiemy, że Kossak był częstym gościem Aksentowicza w Paryżu w połowie lat 80. XIX wieku. Skąd jednak inspiracja tematyką chrześcijańską, ormiańską? I tutaj pojawia się taka hipoteza, że może stało się tak za sprawą wuja, arcybiskupa Izaaka Mikołaja Isakowicza. W 1882 roku Aksentowicz odwiedził Lwów i wspomnianego już swojego krewnego. Wizyta u wuja, duchownego, była związana z pogarszającą się sytuacją finansową artysty. Być może wuj wprost zainspirował krewniaka do sportretowania chrztu chrześcijan. Być może uroczystość konsekracji biskupich, która odbyła się 28 sierpnia 1882 roku, gdyż wówczas to Isakowicz przyjął tytuł arcybiskupi Kościoła Katolickiego Obrządku Ormiańskiego w Polsce. Być może taka uroczystość zrobiła wrażenie na młodym Aksentowiczu.
Być może była to lektura książki, wówczas zakupionej we Lwowie. Kilka lat wcześniej ukazała się praca Sadoka Baroncza, Rys dziejów ormiańskich. Ale to jedynie domysły. Tematyka ormiańska powoli z pewnością kiełkowała w artyście. Wizyta we Lwowie nie zakończyła się sukcesem, gdyż Aksentowicz nie uzyskał wsparcia finansowego na rzecz kontynuowania studiów w Monachium. Arcybiskup Isakowicz miał odpowiedzieć: no, mój chłopcze, jeżeli pobyt w Monachium jest tak kosztowny, nie jedź tam. Aksentowicz posłuchał tej praktycznej rady wuja i przeniósł się na stałe do Paryża. I to w Paryżu właśnie przyjął zlecenie namalowania obrazu właśnie samego arcybiskupa Izaaka Isakowicza. W 1886 roku, wzorując się na fotografii, ukończył jego portret. Arcybiskup Isakowicz nazywany był Złotoustym. To ciekawa bardzo postać w historii Kościoła w Polsce. Ten doskonały kaznodzieja i niezwykle skromny duszpasterz zapisał się złotymi zgłoskami też w historii Ormian polskich. Izaak Mikołaj Isakowicz urodził się w Łyśćcu 6 czerwca 1824 roku. Był młodszym o 15 lat kuzynem poety Juliusza Słowackiego. Matką Izaaka była Rypsyma ze Słowackich. Przyszły arcybiskup ukończył gimnazjum w Stanisławowie, seminarium duchowne we Lwowie, a w 1848 roku przyjął święcenia kapłańskie. Rok później, po krótkiej pracy w Tyśmienicy, przeszedł do parafii w Stanisławowie. Arcybiskup Isakowicz zdobył przydomek Złotousty, gdyż był porywającym, natchnionym kaznodzieją, mistrzem Słowa Bożego. Zapisał się na kartach historii jako stanowczy obrońca ormiańskiego obrządku, gdy w 1861 roku w społeczności Ormian polskich podniosły się głosy, że trzeba go zlikwidować i przejść grupowo do obrządku łacińskiego, opublikował przekonująco uargumentowaną i obszerną polemikę. Prawdopodobnie ocalił w ten sposób dalsze istnienie tego obrządku. Po obraniu go arcybiskupem przez kolejne 20 niemal lat bezustannie głosił rekolekcje w całej Galicji, Bukowinie, od Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej po Czerniowce dla katolików wszystkich obrządków ormiańskiego, łacińskiego i ruskiego. Uniwersytet Jagielloński w 1898 roku uczynił go wówczas swym doktorem honoris causa. Jest do dziś jedynym Ormianinem odznaczonym tym tytułem. Kolejnym obrazem i kolejnym portretem duchownego jest mało znany dziś obraz przedstawiający katolikosa Mykrticza Chrymiana, Chairika. Na zlecenie Anglo-Armenian Association, czyli Stowarzyszenia Angielsko-Ormiańskiego w Londynie, Aksentowicz maluje obraz nowo obranego katolikosa wszystkich Ormian. Miało to miejsce w roku 1893. Jest to bardzo realistyczne przedstawienie katolikosa w stroju zakonnika. Najprawdopodobniej obraz również wykonany został na bazie fotografii. Katolikos Mykrtić Chrymian, pochodzący z Wanu, stąd przydomek Wanecji, jest jedną z najważniejszych postaci kościoła ormiańskiego XIX i XX wieku. Powszechnie Ormianie nazywają go Chairik, ojczulek. Mykrtić Chrymian był patriarchą ormiańskim Konstantynopola, sprawującym ten urząd w latach 1869-1873. Katolikos Chrymian doprowadził do upowszechniania edukacji, podjął współpracę z Kościołem Anglikańskim i to dzięki jego wysiłkom biskup Canterbury zobowiązał się wesprzeć finansowo ormiańską oświatę w Imperium Osmańskim. Także dzięki jego zabiegom kwestie dotyczące mniejszości ormiańskiej w Imperium Osmańskim, zarówno w ujęciu tym etnicznym, jak i religijnym, coraz częściej trafiały do prasy zagranicznej. Piętnował nadużycia władzy tureckiej we wschodniej części imperium, przymusowe zbieranie podatków, nieograniczoną, autorytarną władzę osmańskiej administracji publicznej. Silną pozycję w społeczeństwie ormiańskim uzyskał po kongresie w San Stefano i po kongresie berlińskim. Oba te wydarzenia miały miejsce w 1878 roku. Stał się nieoficjalnym reprezentantem sprawy ormiańskiej na arenie międzynarodowej.
Po kongresie berlińskim nastąpiło również jego zbliżenie z dyplomatami europejskimi. Jednak największą popularność zyskał, gdy obrano go katolikosem wszystkich Ormian w roku 1893. Rozpoczął działania polityczne mające na celu uczynienie z Eczmiadzyna, siedziby katolikosatu, jedynego ośrodka władzy religijnej, kościelnej i politycznej dla Ormian z Kaukazu Południowego i z całej Anatolii. Obraz namalowany przez Aksentowicza został zamówiony najpewniej bezpośrednio po nominacji na katolikosa, na stanowisko katolikosa, zatem w roku 1893. Jednak niezbyt długo był własnością Towarzystwa Angielsko-Ormiańskiego, dodajmy założonego w 1878 roku przez Jamesa Bryce'a, brytyjskiego historyka, który zajmował się również historią Armenii. W roku 1897 towarzystwo zdecydowało się przekazać jako podarunek obraz katolikosa, a także kilka innych dzieł sztuki Williamowi Gladstone'owi w podzięce za jego zaangażowanie na rzecz Ormian, w której się wykazał w trakcie rzezi w latach 1894-96. Obecnie obraz katolikosa Mikirtycza Hrymiana znajduje się w Gladstone Library, czyli w bibliotece Gladstone'a, niedaleko Liverpoolu. Kolejnym obrazem, który chciałbym omówić w moim wystąpieniu, jest Chrzest Armenii. To kolejna praca artysty, której podjął się pod koniec XIX wieku. Zamówienie złożył ówczesny proboszcz Kościoła Ormiańsko-Katolickiego w Suczawie, ksiądz Karol Bogdanowicz. Obraz miał być umieszczony w ołtarzu. Aksentowicz uchwycił sam moment udzielania chrztu królowi Armenii, Tyrdatesowi czy też Tyrdatowi III. Chrzest przyjął z rąk Grzegorza Oświeciciela, nazywanego przez Ormian Lusavoriczem. Jest to wydarzenie przełomowe w historii Armenii i Kościoła Ormiańskiego. Według tradycji dwór i król Armenii przyjęli chrzest w roku 301. Wydarzenia jednak poprzedził cały cykl innych ważnych, istotnych, dramatycznych wydarzeń. Tyrdat objął tron pod koniec III wieku z rąk Dioklecjana i zanim przeszedł na wiarę chrystusową, prześladował chrześcijan w samej Armenii, w tym grupę mniszek przybyłych do Armenii z regionu Nizbis, sąsiadującego z Armenią. Takimi słowami wydarzenia z przełomu III i IV wieku opisuje Malachiasz Ormianian w historii Armenii, wydanej na początku XX wieku. Wyjątkowa piękność jednej z dziewic, świętej Repsymy, urzekła króla, który zapragnął ją posiąść. Lecz oprócz oporu, jaki okazała wobec jego zalotów, różne inne okoliczności złożyły się na konwersję króla. Ostatecznie męczeństwo owych 30 dziewic, napady likantrofii, których padł ofiarą, nieskuteczność środków zaradczych, naleganie siostry królewskiej, Chosrowi Ducht, by poprosił o wstawiennictwo Boga chrześcijan oraz ostateczne uleczenie na skutek modłów Grzegorza Oświeciciela. Wszystkie te wydarzenia, które nastąpiły po sobie w ciągu ostatnich miesięcy roku 300 i 301 roku, stały się, w efekcie doprowadziły do konwersji króla Tyrdata, który w swej gorliwości zatroszczył się o ogłoszenie chrześcijaństwa religią państwową. Ten opis z pewnością Aksentowiczowi nie był jeszcze znany, wszak książka Ormaniana ukazała się już po namalowaniu dzieła Aksentowicza. Wydaje się zatem, że Aksentowicz mógł wzorować się na innym obrazie. Jak słusznie zauważył profesor Andrzej Zięba, warto w tym kontekście przyjrzeć się dwóm pracom. Jest to obraz namalowany przez Juliusza Benczura, nauczyciela rysunku Aksentowicza z czasów studiów w Monachium. Jest to obraz Chrzest Szczepana I, namalowany w roku 1875. Kiedy zestawimy oba obrazy, właśnie ten namalowany przez Juliusza, czy Giulę Benczura oraz właśnie Teodora Aksentowicza, w naturalny sposób zauważymy pewne podobieństwa. Praca, która została wykonana przez Aksentowicza, najprawdopodobniej, jak Państwo zwrócicie uwagę, najprawdopodobniej Aksentowicz wzorował się właśnie na Benczurze.
Pracę nad chrztem Armenii Teodor Axentowicz podjął w roku 1897. Dzieło ukończył w roku 1900 i na prośbę księdza Bogdanowicza obraz miał znaleźć się w ołtarzu głównym kościoła w Suczawie. Co ciekawe, ksiądz Bogdanowicz zwrócił się do Teodora Axentowicza, aby na rysunku, na obrazie znalazły się akcenty ormiańskie, gdyż jak słusznie zauważał, świętych Grzegorzy w kościele jest dostateczna już ilość. W związku z tym Teodor Axentowicz umieścił na płaszczu biskupim Grzegorza Oświeciciela, jak się wydaje nieprzypadkowo, litery alfabetu ormiańskiego K i A, K jak Chrystos i A jak Astwac, czyli Chrystus i Bóg. Okazuje się, że obraz Axentowicza, chrzest Armenii, był powielany również przez samego autora. W ostatnim czasie udało się odnaleźć niemal identyczny obraz w kościele ormiańsko-katolickim w Jasach. Świadczy o tym, że Axentowicz wykonał także i drugie zamówienie dla innej parafii, również na Bukowinie. Tymczasem obraz, który zamówił ksiądz Bogdanowicz, który miał znaleźć się w kościele w Suczawie, prawdopodobnie nigdy do Suczawy nie dotarł. Obecnie znajduje się w kościele Piotra i Pawła w Gdańsku, w kościele katolickim, dodajmy. Ostatnim zachowanym do dzisiaj portretów jest obraz przedstawiający Malwinę Adolfinę z Rosko Bogdanowiczów Pieńczykowską. Była to prawnuczka Krzysztofa, starszego nacji ormiańskiej w Stanisławowie, który, jak możecie Państwo się domyślić, był ważną postacią społeczności ormiańskiej. Olbrzymi wpływ również na młodą Malwinę miał także i wuj, Robert Bogdanowicz. Oddany sprawie niepodległości Armenii, propagator powrotu Ormian polskich do ojczyzny przodków, do Armenii, tej kaukaskiej czy anatolijskiej. W 1886 roku Malwina Adolfina z Rosko Bogdanowiczów wzięła ślub ze Stanisławem Pieńczykowskim, z którym miała troje dzieci. Ona sama została sportretowana przez Teodora Axentowicza, prawdopodobnie we Lwowie, a jej dzieci sportretował inny artysta, również pochodzenia ormiańskiego, Bolesław Augustynowicz. Portret Malwiny Adolfiny z Rosko Bogdanowiczów znajduje się obecnie w kolekcji Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Na sam koniec chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę na obrazy, które nie przetrwały do dzisiejszych czasów, nie przetrwały do dzisiaj, które albo zaginęły, albo znajdują się w prywatnych kolekcjach. Jednym z takich obrazów jest kompozycja z 1930 roku Ormianie w Polsce. Z pewnością ten obraz był ukończony, ponieważ był wystawiany w 1933 roku na ekspozycji w Krakowie. Jednak co do dalszych losów tego dzieła wiemy stosunkowo niewiele. Ponadto Adam Kieniewicz, wnuk Teodora Axentowicza, przygotowując wystawę w Galerii Sztuki w Sopocie, wspomniał również o innych obrazach, które niestety, o których informacji mamy niewiele, które nie dotrwały do dzisiaj. Jedną z nich jest szkic panoramy Rzeź Ormian w Konstantynopolu, a także portret, obraz arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Jeżeli chodzi o Rzeź Ormian w Konstantynopolu, warto zwrócić uwagę, że motywacją do namalowania tej panoramy z pewnością były bezpośrednie relacje, kontakty samego Teodora Axentowicza z Ormianami z Imperium Osmańskiego. Adam Kieniewicz podczas uroczystości z okazji rocznicy ludobójstwa Ormian, która odbyła się 3 lata temu w Krakowie przy Haczkarze, przy kościele świętego Mikołaja, odczytał właśnie jeden z listów, który został przesłany jego dziadkowi, Teodorowi Axentowiczowi, właśnie z Imperium Osmańskiego. Ormianie informowali Teodora, iż znajdują się w ciężkim położeniu, że ich życie jest zagrożone i proszą
Teodora Axentowicza o pomoc. Sam Axentowicz takiej pomocy, jak się wydaje, nie był w stanie udzielić, jednak chciał uchwycić ten moment, ważny moment w historii narodu ormiańskiego i w związku z tym najprawdopodobniej podjął się namalowania panoramy zatytułowanej Rzeź Ormian w Konstantynopolu. Jednak co do, czy ta praca została dokończona, czy też nie, niestety nie wiemy. Wracając do pytania, które postawiłem na samym początku swojego wystąpienia, czy twórczość Teodora Axentowicza, jego tematyka podejmowana przez samego artystę, czy to jest to wystarczający argument za tym, aby uznać go za malarza ormiańskiego? Moim zdaniem z pewnością tak jest. Podejmowana przez niego tematyka, widać wrażliwość na los Ormian, czy to właśnie nawiązania do tradycji ormiańskiej, do chrześcijaństwa ormiańskiego, a także portrety, dzieła, które wykonał sam artysta, najważniejszych, jak się wydaje, duchownych przywódców Kościoła ormiańskiego, zarówno apostolskiego Kościoła ormiańskiego, jak i Kościoła katolickiego, świadczy o tym, że jego związki z Ormianami, z ormiańskością były ważne i pozostają do dziś widoczne. Dziękuję bardzo. Ողջունում եմ Կրակովիին լավ բարեկամներիս եւ միանգամից իմ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այդ եղեցիկ նախաձեռնության համար։ Այսինքն նախաձեռնությունը նա է, որ հայտարարված են նշանավոր մեծ նկարիչ հայկական արմատներ ունեցող Ակսենտովիչի, նկարիչ Ակսենտովիչի տարի հայտարարված, որի համար շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, եւ ինքս շնորհվում եմ այդ տարեդարձի Ակսենտովիչի տարի հայտնելու կապակցությամբ եւ 160-րդ տարվա կապակցությամբ։ Ես ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել նաեւ երբ որ ես իմ լավ բարեկամից զանգ ունեցա Կրակովից, մեծագույն սիրով համաձայնվեցի, իհարկե շատ դժվար է խոսել մեծագույն վարպետի, շատ մեծ վարպետի, մեծագույն նկարչի մասին, հիմնականում վերաբերվում է ցուցանդեսների հետ, ցուցանդեսների բացման առիթով, եւ մեծագույն սիրով համաձայնվեցի, որովհետև երբեք առիթ չի եղել խոսել բարձրաձայն, եւ նորից եմ կրկնում, մեծագույն սիրով համաձայնվեցի եւ ինքը շնորհավորում եմ, եւ այսօր առավոտյան իմ ձեռքերով իմ բակից ծաղիկներ, իմ ձեռքով ծաղիկները այդպես ծաղկեգույս վարդերով պատրաստեցի, որպեսզի նվիրվեմ այս գեղեցիկ օրվան Ակսենտովիչի տարի անվանակոչման հետ։ Գիտեք, ուզում եմ միանգամից սկսել ճակատագրի բերումով, այնպես ասեց, որ 93 թվականից ես Լեհաստանում եմ, եւ առաջի ուրումս արվեստի հետ առնչվել, այսպես եթե կարելի ասել, այնպես ասեց, որ հրավեր ունեցա այստեղ մեր Գդանսկում, այո, ես տեղափոխվեցի ուրումս Հայաստանից Լեհաստան, հրավերքի ցուցանդեսի, հրավերքի կապակցությամբ, այնպես ստացվեց, որ ես հիմա մանրամասնությունները չեմ հիշում, բայց հրավերք ինձ ասեցին, որ այստեղ կա մի եկեղեցի, որտեղ հայերն են այդպես երբեմնի հավաքվում եւ ժամերգություններ են լինում, ես առաջ անգամ ես եկեղեցում եմ եւ պատահմամբ, որովհետև երբեք այդ մասին ես մտքովս անգամ չէր անցնում, ես իհարկե լսել էի մեծանուն նկարչի Ակսենտովիչի մասին, բայց
Այնպես ստացվեց, որ այդ օրը ինձ ուղղակի ցույց տվեցին, ասեցին, որ գիտեք, այստեղ հայ մեծանուն նկարչի ստեղծագործություն է կախված, որ հիմա դուք տեսնում եք, այստեղ նկարը կոչվում է Հայաստանի մկրտություն, այս նկարում Գրիգոր Լուսավորիչը մկրտում է տրթած թագավորին. Դա շատ պատմական, ուրեմն մեծ արժեք ունեցող, կարելի համարել Ակսենտովիչի գլուխգործոցներից մեկը. Ես իհարկե որոշ պատմական իրողություններ հետո ես ապշեցի ու այստեղից սկսեց ճիշտ ասած մի տեսակ մշակութային կապը եւ ուզում եմ այստեղ մի շատ կարևոր հանգամանք ասեմ. Հետո ես նորից եմ կրկնում, առիթներ ունեցել էի լսել Ակսենտովիչի մեծանուն, հատկապես դիմանկարների, որտեղ եղել էի Գդանսկի պատկերասրահում, Վարշավայում տեսել եմ մի քանի ուրմս ստեղծագործություններ ու մեծ հպարտությամբ եմ ապրել այդ պահերը, երբ որ հատկապես կարդում է Ակսենտովիչ հայ նկարիչ, լեհահայ հայ նկարիչ, մեծ ուրախություն էի ապրում. Բայց վերադառնանք այս նկարին, որը Գդանսկում է Պողոս Պետրոս եկեղեցում է կախված այդ նկարը, մի խոսքով բարեկամություն հաստատելով այս եկեղեցու հետ եւ հովի, այդ եկեղեցու հովի հետ, Ցեզարի Անուսեվիչի հետ, այնպես ստացվեց, որ մեր բարեկամությունը բերեց նրան, որ մտերմացանք եւ փորձեցինք, որ մեր ավելի մշակութային կապերը եւ ուրեմն ավելի խորացնելու, ես մի քաղացավ Հայաստանից խաչքար բերելու։ Ես շատ արագ ասեմ այդ մասին, ինչ էի մտածում, միանգամից նորից վերաբերվում եմ Ակսենտովիչին, որովհետեւ եթե չլիներ այդ նկարը Ակսենտովիչի պատից, որը որ ճիշտ նույն պատին է, որի հետևում խաչքարի մասն էին մտածում, որ խաչքարը լինի այդ հարևանությամբ, չգիտեմ, նորից եմ կրկնում սա, ուղղակի այս նկարը, որ հիմա դուք անթափեցնում եք, այդ նկարը ինքը մեծ ճանապարհներ բացեց հետագայում մշակութային եւ ընդհանրապես մեր ուրեմն բարեկամական ուրեմն կապերը հազար, կարելի այդպես ասել, նաեւ կարելի ասել, որ Ակսենտովիչը մեր երբերև խորհրդանիշ էր ինքը մեր բարեկամության հազարավոր, մեր ուրեմն կապերի բարեկամության խորհրդանիշ կարելի համարել Ակսենտովիչին։ Իհարկե Ակսենտովիչի արվեստի մասին խոսելը շատ ժամեր են պետք, շատ, որպեսզի երկար խոսել, ներկայացնել, բայց նորից եմ կրկնում, այդ նկարը հանդիսացավ, ուրեմն այսպես, խաչքարը կազմակերպեցինք, դա 2009 թվականներ բերեցինք, միշտ այդ մասին առաջի պլանում նորից եկեղեցում ժամերգություն արվեց, խոսում էր նկարի մասին Ակսենտովիչի անդադ, Ակսենտովիչ, եւ շատ նորից եմ կրկնում, մի փոքր խորհրդանիշ։ Հետո խաչքարը հետո առիթ հանդիսացավ հայկական փողոցի նրբանցքի այդպես բացման գոյության մասին, այնպես ասել, որ եկեղեցի ներսում այդ հրաշք նկարը, որը ունի բավականին մեծ չափերը, 2 մետր, մոտարապես 2 մետրը, 1 մետր 20 մետր, մի քիչ ավել, որը պատվիրված էր, միանգամից ասեմ, որը պատվիրած էր Կարոլ Բոգդանովիչի կողմից, Սուրճավայի, այն ժամանակ այսօրվա Ուկրաինա, այն ժամանակ Լեհաստան եկեղեցու համար պատիրված էր այդ նկարը 1900 թվականին, այդ նկարը տեղափոխվել էր Գդանսկ, մի խոսքում այս պահից էլ Գդանսկում է այդ նկարը, եւ ինչ եմ ուզում ասեմ, անթակ պետք է այս նկարի մասին ասեմ, որովհետեւ այդ նկարը առիթ հանդիսացավ, եւ խաչքարը ուրեմն վերվեց, տեղադրվեց հիմա իբրև սրբատեղի եւ փողոցը բացվեց, եւ այնպես որ ինքը շատ առիթ հանդիսացավ, ուրեմն նորից եմ կրկնում, առիթ հանդիսացավ մեր բարեկամության, լե հայկական ուրեմն բարեկամության, եւ այնպես ստացվեց, որ
Այդ տարիներին դե բնականաբար մտան բնականաբար մշակութային այդպես փորձում ենք մշակութային ուրեմն հայկական օրեր էին կազմակերպում մշակութային իրադարձություններ այնպես ստացվեց որ բարեկամությունը սկսվեց Սոպոտ քաղաքի հետ ու զարմանալի մի առաջարկություն ստացան Սոպոտի պետական պատկերասրահի թանգարանի տնօրենից Զվիգնև Գուսկից, որի համար միանգամից հիմք ասեմ շնորհակալություն եւ անդադ կարող եմ ասել շնորհակալություն։ Ասեց, որ մենք կարող ենք այվազովսկու ցուցանդես կազմակերպել։ Ասեցի, ես չգիտեմ, մի խոսքով, որովհետեւ իսկապես չգիտեմ։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ձեզ այստեղ այս սեղանին հիմա այդ բոլոր փաստաթղթերը, որ գոյություն ունեն, մի հատ շատ գեղեցիկ գիրք կարելի գրել այդ գեղեցիկ պատմությունը, ինչպես սկսեց Այվազովսկու և Թեոդոր Ակսենտովիչի ցուցահանդեսը ուրեմն կազմակերպելու։ Նորից եմ կրկնում, դա ուրեմն տևեց 7 տարի։ Մենք փորձեցինք այդպես տարբեր պատվիրակություններ, առաջի պատվիրակությունը շատ լավ հիշում եմ, մենք նույնիսկ կազմակերպեցինք 2012 թվականի Ստրեյցի, Ռիշարդ Ռեյստրեյցի ցուցանդեսը, մենք մտածեցինք, որ դատար ձեռքներով չգնանք, լեհ նկարչի, մեծագույն նկարչի, Ստրեյցի ցուցանդեսը մենք կազմակերպեցինք Երևանում և այն ժամանակ հենց Հայաստանում, այն ժամանակ հենց առիթ ունեցանք, մի անգամից ես այսօրվա պես հիշում եմ, որ տնօրեն ասեց, Գագիկ, ամենակարևորը հիմա մեզ պետք է, որ նախարարի, մշակույթի նախարարի հետ մենք խոսենք, որպեսզի ամենակարևորը համաձայնություն ստացանք, ու այնպես ստացվեց, որ նույն այդ տարի մենք հանդիպեցինք մշակույթի նախարարին, մշակույթի նախարարը մեր ընդունեց մեզ, պատվիրակության կազմում ուրեմն Սոպոտի քաղաքապետներ, Կարնովսկիներ, թանգարանի տնօրեն Բուսկիներ և մի քանի այդպես ուրեմն լեհական կողմից պատվիրակության անդամներն էին։ Այդ ժամանակ 12 թվականից մենք սկսեցինք բանակցությունները, իհարկե բանակցությունները ավելի շուտ էր գնում, ավելի կոնկրետացավ Արքսեն Աշխենտովիչի ցուցանդեսի մասն է հիմնականում խոսքը, այդպես էինք ցուցանդեսի, նույնիսկ այստեղ ես օրիգինալ ունեմ, ձեռագիր օրիգինալը ունեմ այստեղ, շատ հետաքրքիր է, մի քիչ առաջ ճիշտ ասած աչքովս ընկավ, ուզում եմ, որ դուք տեղյակ լինեք, պարոն Բուսկի կողմից գրված, որ ուրեմն Սոպոտում պետք է 15/05/2014 այդ ժամանակահատվածում որ լինի, ուրեմն Այվազովսկին և Ակսենտովիչը և Երևանում լինի 5/10/2014. Այսինքն այստեղ մենք բոլոր փաստաթղթերը ունենք, բոլոր նամակները ունենք, որպեսզի երկար բարակ շատ չխոսեմ, այստեղ բոլոր նույնիսկ պատվիրակության, ովքեր են եղել պատվիրակության կազմում, ինչպես է բանակցությունները ընթացել, մի խոսքով դա առանցին ուրեմն զրույցի թեմա է, այնպես ստացվեց, որ բավականին մեծ, չնայած բավականին դժվարությունների, հնարավորություն ընձեռնվեց շատ մեծ դժվարությամբ, որ կարողացանք Այվազովսկու մոտ 45 աշխատանքներ, Հովհաննես Այվազովսկու աշխատանքներ բերել ուրեմն այստեղ, և 70 մոտ 70 Ակսենտովիչի ուրեմն նկարներ։ Ուզում եմ ասեմ Հայաստանի կողմից, որ եթե վերաբերվում ենք Ակսենտովիչին, մեր ամենանշանավոր, Այվազովսկի ուրեմն արվեստաբան Շային Խաչատրյանը, իմ լավ բարեկամ, այս գրքերի հեղինակը, երկու գրքերը Հայաստանում են, գրքերի հեղինակը, միայն ինքը Շային Խաչատրյանի ուրեմն նաև ինքը համաձայնվեց, որ այս գեղեցիկ գիրքը հրատարակվեց Այվազովսկին ուրեմն Շային Խաչատրյանը, իհարկե դա հեղինակն էր պետական պատկեր, Սոպոտի պետական պատկերասրահը տպագրեց,
Եվ հաջորդը արդեն ակսենտովիչի, եւ հայկական տարբերակը, եւ լեհական տարբերակը ակսենտովիչի մասին, որի ուրեմն համահեղինակներն են Աննա Կրուլ եւ Բուգուսլավ Դեպտուլա։ Իրենք էին արվեստաբանները, ակսենտովիչի, շատ, որի համար ես ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել, որովհետև շատ գեղեցիկ եւ ուրեմն արժեքավոր ուրեմն տեղեկություններ ունենք մեր մեծագույն վարպետի մասին, ակսենտովիչի մասին։ Այնպես որ նորից եմ կրկնում, բազմաթիվ դժվարություններ են եղել, բազմաթիվ ցուցահանդեսի ժամանակ ասվեց այդ մասին նաեւ։ Հիմա ամենակարևոր ուզում եմ ասեմ, ցուցահանդեսը, երկու ցուցահանդեսները, որը նախատեսված էր 14 թվականին արդեն, դեռ մեկ տարի առաջ, 2013 թվականին նոր պատվիրակությամբ, նորից իհարկե քաղաքապետը կար եւ պետական պատկերասրահի Սոպոտի տնօրենը, եւ այդ ժամանակ մենք ներգրավեցինք, երկու հեղինակներին, Աննա Կրուլը եւ ուրեմն Բոգուսլավ Դեպտուլա, իրենք էլ ներկային, որպեսզի տեսնեին պատկերասրահի դալիչները, տեսնեին արդեն կոնկրետ խոսակցություններ գնում, որ դալիչներում պետք է բացվեր Ակսենտովիչի, Թեոդոր Ակսենտովիչի մեծագույն նկարիչի, դա ուզում եմ ասեմ առաջին անգամ պետք է լիներ Հայաստանում, դա Հայաստանը սպասում է մեծ ակնկալիքով։ Եվ այդպես դա մենք շատ դժվարությամբ պատրաստվում էինք ուրմս մեծ իրադարձությանը։ Հիմա այսպես ստացվեց, որ ուրմս 14-ին մենք ասեմ, որ ցուցանդեսը այսպես էր, ցուցանդեսի հիմնական կազմակերպիչներն էր ուրմս Հայաստանի ուրեմն մշակույթի նախարարությունը, Լեհաստանի մշակույթի նախարարությունը, Հայաստանի պետական պատկերասրահը եւ Սոպոտի պետական պատկերասրահը, իհարկե երկու նախագահների բարձր հովանու ներքո։ Այնպես ստացվեց, նորից եմ ասում, անդադ պետք է ասեմ, որտեղ այնքան նրբություններ կան, որ ես հիմա նույնիսկ չեմ մտաբերում, շատ պատվիրակության ընթացքում առիթ հանդիցացա մի, որտեղ մոտավորապես 5-ից 7 անգամ տարբեր ուրիշ անդամներ պատվիրակության ներգրավել ենք մեջ եւ ծանոթացել ենք հայ արվեստի, Հայաստանում մշակույթին, առիթ հանդիսացել, որպեսզի մոտիկի ծանոթանալ հայկական արվեստը։ Վերադառնանք մեր կարևոր ուրիշ իրադարձությանը, որը իսկապես մեծագույն իրադարձությունն էր։ Ես չգիտեմ, գուցե անհամեստ եմ, բայց բոլորը ասում են, որ ամենակարևոր իրադարձությունն էր այդ օրը, դա ինչպես ասեցի, 1914 թվականներ Սոպոտ քաղաքում մեծ իրադարձություն էր, ամեն ինչ նախապատրաստված էր ամիսներ առաջ, շատ այդպես պաշտոնապես, իհարկե ցավոք սրտի առաջի օրը չկարողացան շատ մարդիկ, որովհետև դա կառավարական ուրմս փակ դռներու հետևում էր, այդպես ասած, ցուցանդեսը, բայց մի ժամանակ ուզում եմ ասեմ, որ մենք շատ այդպես հիմնականում կառավարական մարդիկ էին, ցավոք սրտի Հայաստանի նախագահը ներկա չէր, Հայաստանից ուրմս ներկա էին արվեստաբան, ուրմս Այվազովսկին ներկայացնող մեծագույն արվեստաբան Շահան Խաչատրյաններ, պատկերասրահի տնօրեն, իմ լավ բարեկամ, նորից իմ լավ ընկեր, որին իրեն էլ շնորհակալություն եմ հայտնում, Փարավոն Միրզոյանը ներկա էր, իհարկե Հայաստանի դեսպաններ ներկա էստեղ, եւ ուզում եմ ասեմ, ներկա էր այդպես, որ մեզ համար մեծ պատիվ էր այն ժամանակվա Լեհաստանի ուրմս նախագահը Կոմորովսկին, եւ բնականաբար նախագահը բացումը ինքը արեց, ես շատ լավ հիշում եմ այդ օրը, բացման օրը, շատ գեղեցիկ ներկայացրեց, շատ մեծ հպարտություններ ապրում, այնպես բազմաթիվ ուրմս նշանավոր մարդիկ էին, ներկա էին ամբողջ, կարելի ասել էլիտան, ողջ էլիտան, հայկական, եթե գրեթե ներկա էր այդ ժամանակ ցուցանդեսի բացման ժամանակ,
Եվ 60-ը տեղ ունեցավ երկրորդ հարկում Այվազովսկու ստեղծագործություններ մոտ 43 նկար, ես շատ լավ հիշում եմ, որ ինչպեսի էքսպոզիցիան, ինչպես ամեն բան այսօրվապես հիշում եմ, նույնիսկ հիշում եմ հատուկ, նույնիսկ պատեր կար, որ ինչ գույն էինք ընտրում, ինչ շրջանակներ պետք է ընտրվել, իմիջիայլոց ուզում եմ ասեմ, որ մի քանի շատ կարևոր այդպես շրջանակը հիմա ես մտաբերեցի, Ակսենտովիչի այս նկարը հիմա, որ նորից վերադառնեմ, որ դուք տեսնում եք, այս նկարը, ես չգիտեմ, բայց ուզում եմ պարզ հստակ ասեմ, որ ցավոք սրտի շատ անշուք գրեթե շրջանակ չուներ այդ մինչև ցուցահանդեսի բացումը։ Ես խոսում եմ շրջանակների մասին, որովհետև նորից եմ կրկնում, այնքան դժվար էր տեղափոխման հարցերը, շրջանակների չափերը մեծ էին, ինքնաթիռում չէր տեղավորում, եւ այլն, այնպես ասես, որ մենք մի մասը շրջանակի պատվիրեցինք այստեղ, խոսքը վերաբերում էր Այվազովսկի նկարների շրջանակին, եւ այդ ժամանակ հարց մի այդպես գաղափարը հանդիսացավ, որ Ակսենտովիչի այն նկարը, կարևորագույն նկարը, Հայաստանի մկրտությունը, որ հիմա անթա դուք տեսնում եք, անմխիթար վիճակում էր շրջանակը, մտածեցինք շատ լավ կլիներ, եւ դիմեցի պետական պատկերասրահի տնօրենին, որպեսզի մենք կարողանանք այս շրջանակը, ոչ մի խնդիր չկա, մենք հիմա ունենք, որի շնորհիվ ուզում եմ ասեմ, այն որ այդ նկարը առիթինի, որ դուք տեսնեք, շատ գեղեցիկ, ճիշտ ուրեմն ճաշակով շրջանակը ընտրված այդ ուրեմն ճիշտ ցուցանդեսի համար։ Լավ, ցուցանդեսի բացման ժամանակ, բացման խոսքով իհարկե արդեն ասեցի, որ ցավոք սրտի Հայաստանի նախագահը չեկավ, ներկա չէր, բայց ուրեմն շատ գեղեցիկ խոսեց Լեհաստանի նախագահը, այնքան գեղեցիկ, եւ Այվազովսկու մասին, եւ ուրեմն Ակսենտովիչի մասին, այնքան գեղեցիկ, գիտեք ինչ, կարելի էր հպարտություն ապրել, որովհետեւ մեծագույն հայեր, Հովհաննես Այվազովսկի եւ Թեոդոր Ակսենտովիչ, երկուսն էլ ուրեմն ապրել են ամբողջ կյանքում դրսում, Հայաստանում չեն ապրել, բայց իրենք մեծագույն արմատներով հայ են, մաքուր հայ, ցավոք սրտի երկուսի ազգանունն էլ Այվազովսկի եւ Ակսենտովիչ, եւ շատ հետ նույնիսկ գիտեն Այվազովսկի, նույնիսկ լեհական ծագում ունի, որտեւ Սկիով է ավարտվում, եւ երբ որ նախագահը Կոմորովսկին ասեց, որ հայ, եւ իհարկե շատ էլ գիտեն հայ, գուցե 5% գիտեր, որ կամ ռուսական, կամ ասենք լեհական ծագումներ, իսկ Ակսենտովիչի մասին իհարկե բոլորը 80% գիտեին, որ նույնիսկ ավել, որ լեհ նկարիչ, բայց այնտեղ որ միանգամից խոսեց Ակսենտովիչի մասին, որ Ակսենտովիչն էլ հայ արմատներով հայ նկարիչ, նորից ուրմս այդպես դալիչը լսում է ուրիշ հպարտությամբ, երկու խոշոր արվեստագետներ, մեծ իրադարձություն աշխարհ հռչակ նկարիչների մասին, հիացմունքով եւ միայն հայերի մասին, եւ ավելին ասեմ այստեղ փաստաթղթերում կա ուրմս այստեղ մենք ունենք Այվազովսկի եւ Արտուր Փափազյան, ճիշտ նույն օրը, երեկոյան ժամի 7-ին մի նոր հաջորդիվ նոր մի իրադարձություն, Արտուր Փափազյանի ուրումս մենահաներ գե, դաշնակահար խոշորագույն, մյուս խոշորագույն վարպետը, Արտուր Փափազյան, իհարկե դա հա, հիմա կասեք ինչ կապ ունի հիմա լե, որովհետև Արտուր Փափազյանը Շոպենի ուրումս 18 էտյուդների, այսպես ասած, լավագույն մրցանակակիրն է, դափնեկիր կարելի ասել, աշխարհում հայտնի դաշնակահար, որը Շոպենի 18 էտյուդների համարվում էր ուրեմն մրցանակակիր։ Իմիջիայլոց նորից գաղափարը քաղաքապետին, Սոպոտի քաղաքապետին էր, Յացեկ Արնովսկու գաղափարն էր, որ Արտուր Փափազյանի համեգը կայանա այդ օրը, ես շատ լավ հիշում եմ, Արտուրը մեզ ընդունեց, Արտուր Փափազյանն այն լավ բարեկամը, դա ամսի 13 թվականներ, ճիշտ 1 տարի առաջ ցուցանդեսից ընդունեց իրեն ուրումս
տուն, համերգասրա, տուն եւ համերգասրա, այնտեղ մեր պայմանավորվածությունները ձեր կերեցինք, որ պետք է ուրեմն Սոպոտ քաղաքում Այվազովսկու եւ Ակսենտովիչի ցուցանձից հետո տեղի ունենա աշխարհահռչակ, ահա ինչ եմ ուզում ասել, նորից կներեք, որ անամեսը նորից երեք խոշոր հայերի մասին ախորսկա. Հովհանես Այվազովսկի, Ակսենտովիչ, Թեոդոր Ակսենտովիչ եւ Արթուր Փափազյան. Այդպես շատ մեծ իրադարձություններ, կրկին անգամ, որի համար շնորհակալություն անդամ պետք է ասեմ, շնորհակալություն պետական պատկերասրահի Սոպոտի տնօրեն Զբիգնև Բուցկին, որովհետև ինքը շատ հետևողական կարողացավ բոլոր իմիջալուջ, բոլոր ծախսերը հոգում էր լեհական կողմը, երբ որ մենք պատվիրակություն ենք լինում, ուղղակի ես նորից եմ, իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում, այս պահին եմ նորից արկում շատ շնորհակալություն. Եվ կրկին անգամ, մի անգամ էլ նորից վերադառնանք հիմա Հայաստանում ցուցանձը, որտեղ ցուցանձը այդպես ինչպես ես ցույց տվեցի, այդպես մենք պայմանվածություն ունեինք, եւ պետք է այստեղ լիներ Այվազովսկու եւ Թեոդորովիչի, Թեոդոր Ակսենտովիչի ցուցանձը, Հայաստանում պետք է լիներ միայն ուրմս Ակսենտովիչի ցուցանձը, ինչպես ասեցի, ուրմս 14 նույն տարվա մեջ. Նորից դժվարություններ էին, տեղափոխման հարցը, այդ օրերն էլ շատ չգիտեմ, դժվարությունների մասին չեմ ուզում շատ երկարբարակ խոսեմ, նորից միայն կարող եմ ասել, որ կարելի է գիրք գրել, սիրում գիրք գրել, ուշ նորից կրկին անգամ շնորհակալություն ղեկավարությանը, կառավարությանը, ինչ ասեմ, լեհական կողմին, որ կարողացանք այդ ցուցանձը կազմակերպել Հայաստանում. Հայաստանում դա կազմակերպեց պետական պատկերասրահում, մեծ ցնցություն էր Հայաստանում, որտեղ շատ մեծ իրադարձություններ, շատերը չգիտեին, ով է Ակսենտովիչը, իհարկե նկարիչները գիտեին, բայց ծանոթ չէին այդպես ստեղծագործություններին, եւ ուրեմն Հայաստանում ցուցանձի բացմանը ներկա էր արդեն ցավոք սրտի, այնպես ստացվեց, որ Լեհաստանի նախագահը ներկա չէր Հայաստանում, բայց առաջի տիկին Կոմորովսկին էր Հայաստանում ներկա պատվիրակության մեջ այդ ժամանակ, ուրեմն շատ լավ հիշում եմ, պատվիրակության անդամներներ, ուրեմն տիկին Կոմորովսկու գլխավորությամբ, հետո Սոպոտի քաղաքապետներ, որից հետո պատկերասրահի Սոպոտի պատկերասրահի տնօրեն Զբիգնև Բուցկին, որից հետո շատ նշանավոր, շատ թանկ մեզ համար մարդ Ակսենտովիչի թորը, ցավոք սրտի լուսահոգի Ադամ Կինևիչը եւ իր տղան, իրենք էլ էին ներկա առաջի անգամ, իրենք ցնցություն էին ապրում, որ առաջի անգամ, պատկերացնում եք, ես այդպես էլ ինձ համար ոչ մի տեղ, ոչ մի ակումբներում ինձ համար այդպես տեղեկություններ չունեմ, Ակսենտովիչը արդյոք Հայաստանում եղավ, չեղավ, ես որևէ բան չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ կազմակերպեցինք մենք այստեղից ուրմաս ներկայությունը թորի, որը թորը ներկա էր, առաջ անգամ տեսավ, ուրմաս մասի սարը տեսավ, հայկական ուրմաս կոնյակը խմեց, ծիրանը, մրգերը վայելեցին, ծորը հետ շատ սիրեցին Հայաստանը. Ուրեմն այս պատվիրակության մեջ էլ անպայման ուզում եմ նշեմ այս հրաշալի կատալոգի հայկական տարբերակը, որ շատ գեղեցիկ սա ավտոպորտրետն է Ակսենտովիչի, եւ հեղինակները այս ուրեմն կատալոգի, ինչպես ասեցի, Աննա Գրուլ եւ Բոգուսլավ Դեպտուլա, իրենք երկուսն էլ ներկա էին ցուցանձի բացմանը ներկա էր, ինչպես ասեցի, տիկինը, առաջին տիկինը Լեհաստանի եւ Հայաստանի, արդեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան էր ներկա, իրեն տիկնոջ հետ, մշակույթի նախարարն էր իրենց հետ. Ցուցանձից առաջ լուսաբանվեց, ուրեմն պրեսկոնֆերանս լուսաբանվեց Ակսենտովիչի ցուցանձի մասին, իրադարձության մասին, այդ ժամանակ ներկա էին պատվիրակության անդամները, ինչպես ասեցի,
Michoskov շատ բարձր մակարդակով ցուցանդես է կազմակերպած էր Հայաստանում, հիմա դուք էստեղ տեսնում եք աֆիշը, որը 4 մետրը 2 մետրի վրա ամբողջ կենտրոնական հրապարակում այդպես կախված էր, մի խոսքով շատ մեծ իրադարձություն էր, երեկոյան ուրեմն ճաշկերույթ էր կազմակերպված շատ գեղեցիկ, ըստ արշանաբույնի, մի խոսքով շատ մեծ իրադարձություն էր, նորից եմ ասում ամենակարևորը, այստեղ մի քանի անգամ ուզում եմ այդ մասին շեշտել, որ ուրեմն Ակսենտովիչի թորը շատ ափսոս, ցավում եմ, որ այսօր չի ապրում Լուսահոգի, որ այդպես ուրախություն էր ապրում, եւ այդպես դե գիտեք ինչ, նորից են կրկնում, աշխարհի ցավոք սրտի աշխարհի բոլոր թանգարաններում մենք ունենք Ակսենտովիչ, կարելի այդպես ասել, լավագույն թանգարաններում, որ եւ մեծ պատիվ ա բերում ցանկացած թանգարանի, որ ցավոք սրտի այդ բոլոր նկարները վերադարձան Լեհաստան, որովհետեւ հավաքածուը տարբեր թանգարներից էր, տարբեր Վարշավայից, Կրակովից եւ տարբեր ուրիշ թանգարներից հավաքածուներ էին, եւ ինչի համար եմ այդպես ցավոք սրտի բառը նորից կրկնում, որովհետեւ հիմա ինձ համար երազանք ա դարձել, ես չգիտեմ, դա մեծ չափերի կլինի, փոքր չափերի, բայց լինի Ակսենտովիչ անունը կրող մի ստեղծագործություն, երազանք ա, որ ինչ են նորից հիշում Ադամին, Լուսահոգի թորին Ակսենտովիչի, որ մենք այդ ժամանակ զրույց ունեինք, զրուցում էինք, մտածում էինք այդ մասին, որ երբևիցե կգա այնպիսի օր, որ միասին, ես չգիտեմ ինչպես, մի նկար մենք անպայման կհանձնեինք պաշտոնապես հայկական պատկերասրահին, որպեսզի հայկական պետական պատկերասրահ ազգային թանգարանում ունենանք Ակսենտովիչ անունը, ուրեմն ունենք ցավոք սրտի, բայց դա հիմա նորից երազանք է ինձ համար, մեծ երազանք է, ես այդ ուղությամբ մի քիչ գուցե շատ բան եմ ինձ վրա վերցնում, բայց ես ուրեմն այդ ուղությամբ ես մտածում եմ